było, jakbyś rzeczywiście to ogarniał. Czyli już jesteśmy, tak? Chyba tak. Dajcie znać proszę tylko, czy nas słyszycie, dlatego że nie widzimy jeszcze, czy jesteście. Tak, Filip już napisał, że jesteśmy, więc już możemy zaczynać. Ja tylko postaram się tutaj udostępnić nasze wydarzenie na różnych stronach. I możemy zaczynać. Świetnie. Świetnie. No, słuchajcie, to zaczynamy w takim razie. No więc... 3, 2, 1, 0, start. Start, ruszamy. Dobra. Dobry wieczór. No, Iwo, to zaczynamy. Dzięki. Dobry wieczór wszystkim i dzień dobry tym, którzy nas oglądają na YouTubie o dowolnej porze dnia i nocy. Spotykamy się już po raz 16, kto by pomyślał, że to aż tyle potrwa. I będzie więcej odcinków VUCA Nocą. Spotykamy się z ludźmi, którzy się pasjonują doświadczeniem uczenia, oduczania w świecie permanentnej zmiany. Dzisiaj naszym gościem jest Artur Negri, który jest specjalistą od myślenia krytycznego. Dobry wieczór, cześć Arturze. Dobry wieczór, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i Iwo i Marcinowi, Filipowi. Zrobiliście wspaniały projekt, taki pandemiczny i postpandemiczny. Dzięki za przyjęcie naszego zaproszenia. Artur, jak wielu innych naszych gości, jest osobą niezwykle zajętą. Blisko pracuje z biznesem, blisko pracuje z ludźmi nauki. Będziemy rozmawiać o myśleniu krytycznym i paradoksie eksperta. I jest coś, czego nie powiedziałem, co byśmy powinni na samym początku. Bo nas już nie trzeba przedstawiać. Tak? Marcin Capiga, który dzisiaj współprowadzi, i Filip Dębowski, który dzisiaj pomaga, wspiera nas na czacie. To jest projekt naszej trójki. I wystarczy już tego gadania, po prostu przejdźmy do rzeczy. Powiedz mi, nam, Artur, co to jest myślenie krytyczne i co nam obiecuje? To pytanie wcale nie jest łatwe. Jest wiele definicji fachowych myślenia krytycznego. Ja lubię źródła. Kritikos z greckiego to znaczy po pierwsze dostrzeganie różnic. Czyli ja się zagłębiam. To jest coś, to nie jest szybkie, to jest wolne. Poprawnie wnioskuję i wreszcie podejmuję adekwatną decyzję. Przede wszystkim dostrzeganie różnic. Co nam obiecuje? Obiecuje nam prawdę. Obiecuje nam prawdę, nawet w świecie postprawdy? Przede wszystkim. O postprawdzie też myślę, że zdążymy porozmawiać, co to w ogóle jest. Tutaj tak na rozruch pokazuję kilka slajdów, które może nas wprowadzają dobrze, a może właśnie źle w to, czym jest myślenie krytyczne, które obiecuje prawdę. Zgadzasz się z taką wizualizacją, że chodzi o właśnie otwarty umysł, komunikację, rozwiązywanie problemów, kreatywność, analizę? Czy masz jakiś taki swój ulubioną definicję, poza tą, co przywołałeś klasykami? Dla mnie taką, bo tak jak myślimy o różnych myśleniach, prawda, to każde ma coś unikatowego w sobie. Na przykład kreatywne myślenie dla mnie unikatowe jest powiedzmy, pomysłowość, myślenie opcjami. To jest bardzo o kreatywności. Tak? A co jest właśnie o krytycznym myśleniu? Na pewno nie krytyka oczywiście. Dla mnie jest kwestionowanie. Kwestionowanie czego? Status quo oraz własnego myślenia, własnego To jest takie święte pytanie w zasadzie, co jeśli jest inaczej? Mm. Tak? Czyli ja muszę z definicji kwestionować, a nie zakochiwać się w swoim myśleniu, czy w autorytetach, czy w grupie. Tam różne oczywiście są motywacje, źródła tego, ale generalnie nie zakochuję się, tylko jestem pokorny i umiem kwestionować. No tak, powiedziałeś o tej etymologii, a z tego co pamiętam, krytyka, niekrytykanstwo, o czym jeszcze może za chwilę, wywodzi się od greckiego krynein, czyli rozróżniać, prawda? Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta, tak? Czyli odpowiedzmy sobie na pytanie, co w nas tworzy prawdę, co w nas tworzy prawdziwe, ogólne twierdzenia. To był program Kanta, prawda? I doszedł do tego, że czas, przestrzeń są konstruktami rozumu w wyniku procesu krytyki, czyli wydobywania z rozumu tego, co konstruuje poznanie. I teraz myślenie krytyczne to jest co, odróżnianie, właśnie oddzielanie, czy to trzyma się tego kwestionowanie status quo, kwestionowanie oczywistości? To oczywiście byłaby jedna z dyspozycji, taka myślę najbardziej kluczowa, najtrudniejsza, chociaż wydaje się, że jest najłatwiejsza, oraz im dłużej tego uczę, tym bardziej zauważam tę potrzebę, to jest odróżnianie faktów od opinii, czyli odgarnianie plewy od ziaren, plew od ziaren. To jest to, bo nam się, co to jest w ogóle fakt, prawda? Sam Iwo, studiowaliśmy filozofię, to wiemy, co to jest. No właśnie, ta filozofia gdzieś tu w tle, tak. Więc, a jeszcze jest ta posprawna i tak dalej. No nie do końca jesteśmy świadomi, co jest coś, a co ja widzę. I my mylimy te dwa pytania. To są kompletnie inne pytania. Słowo fakt też spotkałem, za mną chodzi taka też etymologiczna interpretacja, że to jest od łacińskiego z kolei facio facere, czyli robić. Że to jest tak, że nasze poznawcze różnego rodzaju kanały, zmysły i potem te filtry, które mamy w głowie, wybierają z tego strumienia danych te, które potrafią przerobić na pojęcia, czyli że coś z tym możemy zamanipulować, coś jest dla nas ważne, coś jest zagrożeniem, a coś jest jedzeniem, że my to robimy sobie, znaczy poznawczo robimy sobie z tego, co do nas wpada, jakieś fakty. A przecież się mówi, to są fakty, twarde fakty. Istnieją twarde fakty. Przy czym tutaj jest już miejsce na pierwszą pułapkę, czyli błąd potwierdzenia. Przecież ja mogę wybierać te, jak gdyby takie składowe do faktów, albo te fakty, które mi pasują, prawda? Mm. A czym jest fakt? Czyli wniosek, jaki wyciągnę, nie będzie prawdziwy. Czym jest według ciebie fakt? Nie wiem, co to jest fakt, tak naprawdę. Można powiedzieć, że to jest to, co jest. To jest to, co jest. Okej. Jeśli widzimy kamień, jeśli jest głaz, tak, jeśli jest głaz, bo to Harari wydaje się dobrze ujął, współczesny historyk izraelski, ciekawy, modny, fajny. Jeśli jest głaz, to jest fakt, ale jeśli mówimy głaz jest gładki, to już nie jest fakt, to już moja opinia o fakcie. Ale wiele ludzi powie, że gładki głaz jest faktem. W tym sensie... Czyli, że mieszamy te cechy obiektywne, powiedzmy obiektywne w znaczeniu takie, co opisuje nauka, no bo wiecie, no nie musimy tutaj znowu wchodzić na poziom rzeczywiście takiego, powiedzmy, filozofowania w potocznym rozumieniu. Dzisiaj póki co cały czas trzymamy postprawdę, powiedzmy, na wieszaku, ale póki co jednak to nauka nam mówi, co jest faktem, posługując się pewnymi sprawdzonymi metodami, nazywamy je naukowe, prawda, z czego część to ma charakter metod jakichś tam empirycznych, a część ma charakter metod logicznych, metodologicznych, tak? Racjonalne myślenie i krytyczne myślenie. I to nam... Ale to mówimy o faktach jako o zdarzeniach, nie tylko o rzeczach, tak? No nie wiem, można powiedzieć, że faktem jest, że nam wzrosła sprzedaż, prawda? Intersubiektywnie nikt tego nie będzie kwestionował, a ktoś powie, no tak, ale ty nie widzisz, że twoi klienci się zastarzeli. To też jest fakt, którego nie widzisz. I że zaczynają umierać i za chwilę spadnie ta sprzedaż, bo nie dbasz o młodych klientów. Wiecie, rozumiem, że wracamy do tego, że myślenie krytyczne to jest kwestionowanie tego, co oczywiste, ale to jest nieprzyjemne, prawda? Myślenie krytyczne jest nieprzyjemne? Jest wspaniałe, jest taką cechą ciekawości. Wręcz uważam, że myślenie krytyczne sprzyja relacjom, ponieważ jeśli ludzie mają różne perspektywy, to my w tych perspektywach możemy fantastycznie rozmawiać i doceniać się. Fajnie, że inaczej myślisz. Ciekawa perspektywa, fajny punkt widzenia. Czy to nie sprzyja relacjom? Sprzyja. Myślisz, że kwestionowanie pytanie, czy to jest kwestionowanie czyjegoś zdania, czy swojego? To trzeba oczywiście dobrze umieć zrobić, bo to nie chodzi o to, żeby być prokuratorem, tylko żeby być przyjaznym towarzyszem w myśleniu. Tak to czy krytyczne myślenie według Ciebie jest kompetencją przyszłości? Albo kompetencją... Nie mam wątpliwości. A poza tym ona była zawsze kompetencją i w ogóle nie rozumiem, czego się tak mówi, kompetencją przyszłości. No my często też tutaj z Iwo i z Filipem śmiejemy się, że to zdanie kompetencja przyszłości to jest naprawdę kompetencja, która powinna istnieć od dawna, tylko obecnie stała się popularna albo tak bardzo potrzebna, bo już nie ma co udawać, że nie jest. Tak? Dlatego, że no, bez niej sobie coraz gorzej radzimy. No czekaj, jeżeli krytyczne myślenie polega na kwestionowaniu status quo, to jednak wiek XX cechował się dosyć stabilnym status quo, więc po co je było kwestionować? Nawet przed pandemią wiele rzeczy było takie, że nie ma sensu szukać dziury w całym. I wiele osób myśli w ten sposób, że niekomfortowo jest, tak, wychodzimy ze strefy komfortu, kiedy ktoś nam zadaje pytanie, ale skąd to wiesz? No bo no tak zawsze było, tak? 20 no, ale lat... z drugiej strony Peter Drucker, guru zarządzania, mówi takie wspaniałe zdanie, nie pracuj dużo, pracuj mądrze. W tym sensie nie podejmuj decyzje właściwe, a nie tylko właściwie, tak? To jest właśnie to, że właśnie przegląda się, kwestionuj. Nawet jak są czasy stabilności, to jest jedno. Po drugie, logika istniała już od czasów starożytności oczywiście i to była zawsze kompetencja. Natomiast pojęcie critical thinking jest nowe, ona ma chyba 30-40 lat chyba maksimum. Może nawet, nie wiem czy nawet tyle. A możesz powiedzieć, w jakim kontekście się pojawiło? Po co? Przypuszczam, że ja nie wiem, jaka jest motywacja tego pojęcia. Być może logika jest za trudna w ogóle w nazwie. Zresztą critical thinking jest troszkę szersze, bo tam są też elementy psychologiczne, prawda? Socjologiczne, w ogóle społeczne. A logika jest bardzo wąską dziedziną, więc podejrzewam, że to też była przyczyna, że to jest coś szerszego. Pułapki myślenia są przecież częściowo psychologiczne, błędy poznawcze, nie tylko logiczne. Zaraz przejdziemy do Kahnemana, noblisty, pułapek myślenia. A może powiesz naszym widzom, słuchaczom, jak ty korzystasz z design thinking i kto korzysta na twoich kompetencjach myślenia krytycznego? Z design thinking czy myślenia krytycznego? Przepraszam, myślenia krytycznego, bo z tyłu głowy mam pytanie kolejne właśnie o relację między critical thinking a design thinking, ale to za chwilę, bo po prostu powiedzmy ludziom, którzy nas słuchają, przychodzą do siebie firmy i mówią, panie Arturze, pan nam zrobi warsztat z myślenia krytycznego, bo my potrzebujemy jego do czego? Zazwyczaj się pojawia brak precyzji w komunikacji. Na przykład duże analizy są tworzone i nie wiadomo, o co w nich chodzi. Że nie ma myślenia właśnie takiego pokornego w tym sensie, że szuka się innych rozwiązań, że idzie się w takie pierwszyzny. Wszystkie te pułapki myślenia tutaj się kłaniają, prawda? Że nie umieją ludzie argumentować, że właśnie nie umieją stawiać pytań. Chcieliby poznać pytania krytyczne, które są wspaniałe, piękne, są bardzo, bardzo takie wyraziste i właściwie stawiają człowieka przed ścianą. Więc to są takie rzeczy bardzo pragmatyczne. Myśleć krytycznie to znaczy myśleć mądrze po prostu. Nie znaczy to, że inne myślenia nie mają tego czegoś, ale tu może jest tak bardziej jaskrawo, tak bardziej pozaczłowieczo, to znaczy liczą się rzeczy, to ludzie się mniej liczą w tym myśleniu, bo my chcemy dotrzeć właśnie do twardego faktu, do twardej końcówki, tak? A te miękkości to są właśnie emocje, to my ze swoimi doświadczeniami i tak dalej. To wszystko nam i sprzyja, i nie sprzyja myśleniu. Jakie te pytania, bo to mnie zainteresowało, mówisz o pytaniach, których uczysz na tych spotkaniach i one dają nam szansę na to, żeby rzeczywiście logicznie podejść do sytuacji. Możesz podać jakieś pytania? No na przykład mi się podoba takie bardzo pytanie, jak odpowiedziałyby na to osoby, które się z tym nie zgadzają. I to od razu przenosi energię na naszych rozmów, jak ja mówię, po drugiej stronie rzeki. Ale nie tylko, że oni są, ale jak oni właśnie by na to odpowiedzieli. Tak? Czyli już takie bardzo proaktywne jest to pytanie. Bardzo, bardzo filozoficzne. Nie słyszysz takich argumentów, a właściwie zarzutów, bo to czasami jest zarzut. że to jest filozofia. Nigdy nie spotkałem się, już nie wiem ile miałem tych godzin szkoleń i różnych wykładów i tak dalej, nigdy nie spotkałem się z zarzutem z filozofii, wręcz przeciwnie, mówiono, że wspaniale, że poruszam temat filozofii. Ja oczywiście ograniczam filozofię, skupiam się na pragmatyce logiki strawnie podanej, natomiast wręcz przeciwnie, uznają, że logika jest wspaniała, Iwo i Marcinie. Ale czekaj, ale z tą filozofią, bo mnie to, wiesz, mnie to też trapi, no bo ostatecznie myśmy się też spotkali poprzez tę afiliację swego czasu. Mnie ukształtowała filozofia, którą studiowałem i pasjonowałem się ponad dekadę, tak, łącznie z doktoratem. I jestem ciekaw, na ile, bo teraz obaj pracujemy, powiedzmy, z biznesem, bardzo blisko ludzi, którzy są bardzo pragmatyczni. Marcin podobnie, zresztą bardzo podobną historią z obszaru psychologii, stosowanej pedagogiki. I teraz zastanawiam się, ostatnio rozmawiałem o tym z Olą Przegalińską, która też ma podobną ścieżkę w końcu, tak, a zajmuje się dzisiaj sztuczną inteligencją. Ile ci dała filozofia w tym, co robisz? Ile tam jest w tym, co robisz, filozofii? Filozofia dała mi wszystko w zasadzie. Tylko jest kwestia, jak my z niej korzystamy, bo jeśli będziemy bujać w chmurach, to oczywiście będziemy abstrakcyjni po platońsku i nieprzystępni. Jak będziemy, jak Arystoteles, zbyt pragmatyczni, no to zgubimy trochę ducha filozofii, no ale jest złoty środek, że trzeba trochę tego, trochę tego. Na pewno filozofia to nie jest stawianie pytań, to byłoby bardzo naiwne pojmowanie filozofii. Filozofia to jest stawianie pytań, ale też właśnie zarazem szukanie odpowiedzi, to jest właśnie gmeranie, to jest wiercenie, to jest drążenie, tak? To jest, znaczy, dla mnie to jest umiejętność ciekawienia się. Tak, umiejętność... i posiadania wątpliwości. Mhm. Znaczy, wiesz, bo ja no oczywiście z perspektywy czasu patrzę wstecz, przede wszystkim to jest, Wittgenstein używa takiej metafory, że to jest drabina, którą trzeba przejść, żeby potem odrzucić. I tak. Ta drabina, ja ostatnio wieszałem, jestem na działce, gdzie wieszałem te budki dla ptaków, dla jeżyków na wysokości tam prawie 10 metrów. Chodziłem po drabinie, wkręcałem te budki, wszystko mnie boli, ale właśnie zostają, powiedzmy, wygimnastykowane ścięgna, wygimnastykowane mięśnie. Jak studiujesz, i to jest, ja tak patrzę wstecz, wiesz, że to ćwiczenie dla mózgu i w gruncie rzeczy kształtowanie pewnych kompetencji właśnie bardzo takich osobowych, to znaczy takich ściśle związanych z twoim myśleniem, spiętych, że ty potrafisz dostrzec właśnie to, co jest niedostrzegane dla innych, podrążyć, już inni mówią, zostaw to, nie? Tylko ciekawość, umiejętność ciekawienia się, a ty do tego dodajesz umiejętność metodycznego wątpienia, prawda? No tak, i wiesz, jeszcze pytanie, jak tego uczyć, jak to przekazywać? Czy to są jakieś poradniki, jakieś instrukcje? Tego można nauczyć? Nie da się 5 lat studiów przekazać w 2 dni, to jest niemożliwe, bo to trzeba po prostu przepocić dziedzinę, przepocić wiedzę, żeby posługiwać się nią na poziomie kilku zdań, prawda? Natomiast są narzędzia, które bardzo fajnie prowadzą człowieka, na przykład choćby teza, antyteza Hegla jako zasada, ja stworzyłem narzędzie, no to właśnie zbudowany katalog pytań i pewną matrycę i to prowadzi, więc wydaje mi się, że nie trzeba, to znaczy warto poznać ducha, czyli właśnie ta pokora, czyli kwestionuje ciekawość, czyli wątpię, a narzędzie poprowadzi. Dobre. Jak możemy ćwiczyć według ciebie to krytyczne myślenie na co dzień? Bo rozumiem, że biznesowo masz pewne narzędzia, które tworzysz. Czy to jest tak, że żeby się nauczyć krytycznego myślenia, trzeba pójść na filozofię albo zapisać się do Artura Negri? Czy można to robić na co dzień? Na ten sam szczyt jest wiele dróg wejścia, Marcin. Ale z dobrym przewodnikiem na przykład. Mogą być różne. Ja odróżniam postawę od narzędzia. Rekomenduję, żeby krytycyzm sobie, ale taki bardzo zdrowy, bardzo przyjazny, mieć jako postawę. Czyli właśnie nie kupuję wszystkiego tego, co mi dają. Jednak mam jakąś taką właśnie, jakąś taką lupę, że przyglądam się. Taki zdrowy sceptycyzm. To jest postawa. I to jest, tego się nie trzeba uczyć. To, wydaje mi się, to jest po prostu takie, czy to jest prawda, czy naprawdę to jest to, co jest, tak? Czy ten artykuł jest rzetelny, czy to, co ja słyszę, jest rzetelne. To jest taka absolutnie ludzka skłonność do szukania prawdy. I to jest, jak nazywa, taki zdrowy sceptycyzm, czyli postawa. A narzędzie lub praca w myśleniu krytycznym to jest zaczynam, proceduję, kończę. Wyciągam wnioski i podejmuję decyzje. Bo gdybyśmy byli cały czas w takiej ostrości bycia krytycznym, no to oczywiście no nie na tym życie polega, bo jeszcze są po pierwsze inne myślenia, po drugie są relacje, po trzecie w ogóle jest życie jako takie. Więc bylibyśmy właściwie takimi toksycznymi prokuratorami i dla siebie, i dla innych to nie sprzyjałoby ani nam, ani dobremu życiu. Czyli odróżniałbym życie jako takie z uważnym myśleniem i procedowanie myślenia, które ma początek i które ma koniec, myślenia krytycznego. A poczekaj chwilkę jeszcze, Iwo, zapytam jedną rzecz związaną z tym, co powiedziałeś, Artur, bo rzeczywiście pamiętam taką naszą rozmowę, którą przeprowadziliśmy w trójkę, zanim jeszcze zrobiliśmy ten program, i pamiętam, to mi się skojarzyło z tym, o czym mówisz w związku z artykułami, które często czytamy, tak? I ja myślę sobie, że to jest w ogóle ogromne wyzwanie w dzisiejszych czasach. Mówimy o tym też w kontekście świata VUCA, big data, ogromnej ilości informacji, które nas otaczają. Wybierania tak naprawdę tych informacji wokół nas, które rzeczywiście są potwierdzone, czyli tego w zasadzie, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I pamiętam, że bardzo utkwiło mi w pamięci to, co powiedziałeś, że możemy być bliżej lub dalej prawdy. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć w kontekście właśnie takiego bycia dzisiaj researcherem, wyszukiwaczem informacji, osobą, która chce potwierdzić, czy rzeczywiście myśli zgodnie z tym, co pokazuje, nie wiem, nauka, specjaliści, eksperci, nie wiem. Dlatego powiedziałem, że nie do końca wiem, co to jest fakt, również bardzo trudno dotrzeć do trzewi tego czegoś. Dzisiaj raczej nauka mówi o uprawdopodobnieniu. Że raczej właśnie nieprawdy, tylko to jest, czyli raczej to, co my widzimy na ten moment, to, co my na ten moment uznajemy za prawdę, bo dalej nie jesteśmy w stanie zobaczyć narzędziami, ograniczeniami, współczesnym rozwojem, tak, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Ale to oznacza tylko tyle, to właśnie w ramach pokory, że może coś tam jest. W związku z tym jeszcze nie wiemy. Na ten moment jest to prawda. Taka prawda, czyli prawda naukowa też to jest kwestia, jeszcze inna definicja, prawda? Więc uprawdopodobnienie. To jest jedna rzecz. A druga, w takim normalnym, potocznym życiu, jeśli czytamy świetny artykuł, on jest w dobrym periodyku, autor jest, wydaje się być rzetelny, dotknął różnych źródeł, przekazał różne opinie, nawet skrajne wobec siebie. I my myślimy, no tak, to jest prawda, to tak jest. Ale zapominamy o jednej rzeczy. To jest wszystko przeciągnięte przez filtr tego autora. To jest jego ułożenie faktów, jego ułożenie perspektyw i inny dziennikarz, równie rzetelny, też pozbierałby jakieś fakty i perspektywy, być może inne i mielibyśmy, czy to byłyby inne prawdy, te dwa artykuły? Nie. Bo Marcinie i Iwo, moja święta zasada, my mylimy prawdę z poglądami. Wiesz co, bo tutaj Michał Bukowski napisał takie zdanie, co jest prawdą? Pragmatycznie, to co się sprawdza. Zgadzasz się z tym? Kłamstwo też się sprawdza. Bo ja nie, ja się z tym nie zgadzam, ale czy rzeczywiście prawdą jest to, co się sprawdza? Bo myślę sobie, że rzeczywiście możemy żyć w jakimś... No, nie chcę odpowiadać na to pytanie, zanim ty nie odpowiesz, więc jakbyś mógł odpowiedzieć... No to James ze 2 wieki temu formułuje użyteczną teorię prawdy, czyli prawdziwe jest to, co jest użyteczne, to byłoby chyba to, o czym ty mówisz, Marcinie, ale ta definicja prawdy jest niebezpieczna, bo ona właśnie oddala takie czyste fakty, tylko co nam sprzyja, tak? Czyli to właściwie to jest takie, co jest fajnego dla nas, to uznajemy za prawdę. No wiemy, co nas w Polsce podzieliło i wydaje się, czy jedna z tych rzeczy, że to coś jest bliższe właśnie tej definicji prawdy. Ja jednak wolę ostrość Arystotelesa, czyli prawda to zgodność faktu z rzeczywistością przy całej krytyce tej definicji. Czyli adekwacyjna definicja, tak zwana. Tak. Że nie wiemy, że rzeczywistość jest różna jednakowo dla różnych ludzi. Jeszcze raz, krytyka tego pragmatycznego ujęcia prawdy jest taka, że oczywiście kłamstwo, zwłaszcza, no nie wiem, deepfake, prawda, fake news, bywa niesłychanie skuteczne i niesłychanie sugestywne. Więc to jest, ja nie lubię być ostrym akurat, bo rozumiem jak gdyby intencję też tego pytania, ale właśnie żyjemy w świecie, który pokazuje, jak bardzo James się mylił i jak niebezpiecznym i w gruncie rzeczy zabójczym dla organizacji, dla strategów, dla menadżerów, dla ludzi, dla nas na co dzień jest użyteczne rozumienie, czy utylitarne rozumienie prawdy, czy pragmatyczne. To jest oczywiście wierzchołek góry, bo tam James, ale potem William Sanders Peirce, już nie pamiętam imion, on to potem zniuansował, bo to jest do pogodzenia z adekwacją, że użyteczność jako kryterium tymczasowe, ale to, co ty mówisz, to powiedzmy arystotelesowskie, czyli zgodność myśli rzeczy, tak, jako idealne pojęcie prawdy. Znaczy my wiemy, czym jest prawda, bo to jest zgodność naszej wiedzy z rzeczywistością, tylko nie wiemy, kiedy mamy prawdziwą wiedzę, tak? I to jest oczywiście... jest prosty przykład, Iwo. Idziemy po pustyni i widzimy oazę. No to czy to jest prawda? Nie wiemy. Tak. Nie wiemy jeszcze, czy to jest prawda, prawda? My tylko wiemy, że to widzimy i na ten moment to jest fakt. Na ten moment to jest fakt, że my to widzimy. Czy to jest fakt w rozumieniu, że palmy woda, czy to jest załamanie promieni świetlnych, to my jeszcze nie wiemy. Jak my tam dojdziemy albo zbliżymy się już na tyle, że już wiemy, że wiemy, to mówię, aha, nie, to jednak nie jest albo jest. I w tym sensie jest zgodny z rzeczywistością. Jest, wiecie, bo jest jeszcze drugie kryterium. Ja nie chciałem w to wchodzić teraz, myślałem, że do tego dojdziemy, ale idźmy za ciosem, bo Marcin wywołał temat. Ja w ogóle mam straszną niechęć, a właściwie nie jakiś lękliwy stosunek do pojęcia prawdy, bo ja pamiętam jeszcze, jak studiowałem nie tylko filozofię, ale też parę innych rzeczy, czytaliśmy wszyscy na seminariach magisterskich i na różnych warsztatach teksty postmodernistów, Lacana, Derridy, prawda, Foucaulta i tak dalej, gdzie generalnie głównym celem, do którego strzelali, było pojęcie prawdy. To znaczy, jak ktoś używał słowa prawda, to był po prostu filozoficznym frajerem. Ktoś, kto po prostu żyje w innej epoce, tak? Że Foucault dawno wykazał, że prawda jest narzędziem władzy, tak? To jeszcze było, że tak powiem, na językach dekady temu. Dzisiaj nagle te same języki nabrały wody w usta, bo właśnie to wysadzenie w powietrze pojęcia prawdy, które dokonało się przez... po prostu na uniwersytetach, co to przez filozofię, po prostu to jest mainstream humanistyki, doprowadziło do tego, że każdy ma swoją prawdę. No to dzisiaj mamy rzeczywistość postprawdy, gdzie oczywiście nauka, dzisiaj można w telewizji wystąpić, być Edytą Górniak i bez matury i z profesorem rozmawiać jak równy z równym i swoją wizję, swoją prawdę na temat szczepionek opowiadać i one to pokazuje na głównym kanale. To jest dzisiaj rzeczywistość postprawdy, że absolutnie już można kwestionować metodę naukową. Co ty mówisz mi o swojej prawdzie, a nie poszanujesz mojego prawa do posiadania swojej prawdy? Prawda? No właśnie się głęboko się nie zgadzam, żebyśmy używali, ja w ogóle protestuję, żebyśmy używali, nie my, tylko taki właśnie, jak przykład, jak mówisz, pojęcia prawdy. To są poglądy, do których mamy prawo. Mamy prawo do swojej opinii, tylko opinia to nie jest prawda. Ale jest skuteczna. Ja mam, proszę ciebie, 100 000 followersów, którzy mi wierzą. Gratuluję. I którzy zamieniają moją prawdę w swoje życie. No wiesz, znaczy oczywiście przejaskrawiamy, ale to jest ten porządek, którym dzisiaj mówimy postprawda. No to jest stan kultury, debaty, publicznej świadomości, w której my, inaczej niż w XX wieku, możemy lekceważyć instytucje, które stały na straży, kultywowały pewne kryteria verissimilitude, kryteria prawdziwości, łącznie z tą metodą, którą reprezentujesz, czyli metodą metodycznego wątpienia, prawda? Już dzisiaj szkoda czasu na metodyczne wątpienie. Tak? Można kpić z nauki, można kpić, no wiecie, co jeszcze było taką instytucją? Media kiedyś były taką instytucją dawno temu, które stały na straży prawdy, tak? Dzisiaj mamy bańki internetowe, tak, w których... Ja mam wrażenie, że raczej, ja nie wiem, czy ty, Iwo, masz na myśli wiarę w to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, natomiast ja jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz, Artur, bo rzeczywiście Iwo porusza taki, myślę, temat związany z wpływem na to, co uważamy, że jest prawdziwe, a co nie. Ty powiedziałeś takie zdanie, że rzeczywiście... może nabyć bliżej lub dalej tej prawdy. I ja się zastanawiam, na ile bycie w tym zwątpieniu, jak wpływa tak naprawdę na życie. Bo ja się zastanawiam, z perspektywy ogólnego Polaka, który wierzy jednak, albo w ogóle człowieka, który wierzy jednak, że coś jest prawdą, a co nie, daje to pewien rodzaj stabilizacji. Ja się zastanawiam, jak żyje Artur Negri na co dzień, wątpiąc. Bo jednak z punktu widzenia emocjonalnego czy psychologicznego wydaje mi się, że to jest jednak jakiś rodzaj dyskomfortu, Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jestem w stanie sobie to poukładać i mieć inną perspektywę świata. Ale jednak wydaje mi się, że osoba, która zajmuje się krytycznym myśleniem, czy tobie nie brakuje stabilizacji w życiu i wierzenia w jakieś rzeczy? No nie wiem, pytanie, jak sobie z tym radzisz? Ależ ja mam stabilizację. Dobra, opowiadam. A dyskomfort jest komfortem. Okej. Dyskomfort tego myślenia oczywiście. Ale to jest dyskomfortowe. Ja doskonale czuję, co Marcin powiedział, bo to jest tak, że na przykład widzisz, że ktoś się myli, ale rozumiesz, dlaczego on się myli, więc w pewnym sensie próbujesz go wytłumaczyć albo nawet wejść w jego perspektywę, na tą drugą stronę rzeki przejść. To jest trochę chorobliwe, bo to czasami się kręcisz w miejscu. Ja wiele razy miałem taką sytuację, że próbowałem sparafrazować stanowisko, z którym się nie zgadzam, to publiczność zaraz dawała znać, że widziała, że ja stoję po stronie tego, z którym się nie zgadzam, bo próbowałem rzeczowo sparafrazować tą perspektywę. I to jest plączące nogi, to jest frustrujące. Więc ja rozumiem ciężar, jak gdyby gatunkowy, tak ja bym tego nie lekceważył. Widzisz, że ktoś cię krzywdzi, ale masz pewne kompetencje, którymi usprawiedliwiasz, dlaczego ktoś cię krzywdzi, bo rozumiesz, że z jego afektywnego punktu widzenia jego zachowanie jest racjonalne. To plącze nogi. Czy dobrze rozumiem, Marcin, twoje pytanie? Ale to w ogóle nie jest problem, uważam. Życie z myśleniem krytycznym jest życiem z prawdą. To jest bardzo cenne. Czy jak idziemy do lekarza, to chcemy znać jego pogląd na nasze leczenie, czy chcemy być leczeni rzetelną wiedzą naukową, że to się sprawdza, że zostało coś przebadane, że są tego pozytywne skutki i można panu, pani tę metodę zastosować. Czy chcemy pogląd lekarza, no to niech pan nami eksperymentuje. To właśnie tym, którzy mylą prawdę z poglądami, powiedzmy ten przykład. Ale ten przykład mówi o tym, że nie idziesz do lekarza, bo tam cię zaczipuje Bill Gates. To są skrajne, myślę już. No jak nie skrajne? Właśnie w naszej bańce skrajne, ale w innej bańce to jest, istnieje równoległa rzeczywistość, setki tysięcy ludzi, może nawet więcej, którzy biorą poważnie taką wizję świata. No tak, ale nawet jak są płaskoziemcy, jak mówimy o nich, to czy to jest duża populacja? No tak myślą, trudno. Avicenna, jeden z ojców medycyny, po której mamy pijawki i mycie zębów, mówi takie piękne zdanie. Tego, który nie rozumie, że nie rozumie, tego zostawcie. Powiedz mi jeszcze, bo ja jeszcze wrócę do tego pytania wcześniejszego. Rozumiem, że to... Jak ty sobie to tłumaczysz? Czyli co? Na co dzień? Tak jakby z perspektywy krytycznego myślenia. Bo to, co słyszę... To, o czym mówisz, Iwo podaje tutaj takie przykłady, nie chcę powiedzieć graniczne, no bo rzeczywiście rzucasz też ogromnymi liczbami, ale myślę sobie o takim byciu świadomym odbiorcą albo staraniu się być świadomym odbiorcą w tym życiu. I nawet jeżeli mówisz o tej sytuacji, w której ja poddaję pod wątpliwość, czy na przykład idąc do lekarza zastanawiam się, czy przypadkiem właśnie inny lekarz nie powie mi czegoś innego, tak jak napisanie tego artykułu. Więc zaczynam wątpić. Po prostu zaczynam wątpić i moim zdaniem to wątpienie wpływa na moją niepewność. Dlatego zastanawiam się, to moje pytanie jest takie, prawda, gdzie ty znajdujesz spokój albo gdzie znajdujesz stabilizację? Bo to jest, myślę, fajne w kontekście, myślę, że to jest jakimś wytrychem do tego, żeby też przekonać tych być może nieprzekonanych, że to krytyczne myślenie jest bezpiecznym albo najbezpieczniejszym myśleniem. W świecie permanentnej zmiany. Spokój znajduje w akceptacji, że ludzie różnie myślą. Spokój znajduje w rozumieniu poprzez wiedzę, że na przykład są błędy poznawcze i jak czytam coś, to widzę, że tu się pojawia, tam się pojawia, że już ten artykuł jest nie teges. Spokój znajduje w swoim stoicyzmie. To, co od ciebie zależne, zajmij się tym. To, co niezależne, zostaw. To buduje mój spokój. Ale właśnie jeśli idzie konkretnie o myślenie krytyczne, chociaż to też wszystko dotyczy tego myślenia krytycznego, to jest po prostu umiejętność zauważania takich niuansów pod tytułem ten artykuł jest źle napisany, ta wiedza jest pełna błędów poznawczych, tu indukcyjne myślenie, tu ktoś myśli. Oczywiście to jest męczarnia, ja wiem. Ale dla mnie to jest męczarnia nieraz oczywiście. No właśnie, bo wyobrażam sobie, że jak otwierasz gazetę albo włączasz telewizję, to to można... No nie, ale to może też chodzi o to, że masz spotkanie z tymi C-levels, ale C-levels, tak? Byśmy sobie tak, że wróćmy jak gdyby do świata przyjaznego korporacjom i masz spotkanie z ludźmi, którzy podejmują bardzo ważne decyzje. Oni mówią, panie Arturze, ja nie mam czasu. Albo pan mi powie tą prawdę, albo po prostu szkoda czasu, szkoda naszego czasu. Nie masz takich rozmówców? Nie mam, gdybym miał, to ja powiem, mojego czasu też szkoda, to miło było się spotkać. Mhm. Z jakimi najczęściej błędami takimi poznawczymi? Poczekaj, Marcin, to jeszcze będzie, tylko podrążmy, nie, bo chodzi o to, że to spowalnia, a ci ludzie chcą się spieszyć. Co im wtedy powiesz? Szkoda czasu naszego? Ja, czy tak, musi być postawa? Mhm. Ja walczę z mitem pośpiechu w biznesie. Walczę z tym, gdzie tylko mogę, teraz też będę walczyć. Za co się nagradza decydenta w biznesie? No, za w ogóle decyzyjność, owszem, ale czy za decyzyjność jakąkolwiek? No niekoniecznie, tak? Bo te osoby przecież nie awansują w przeszłości, że podejmowały błędne decyzje. Więc warto skupić się, żeby nie tylko być decyzyjnym, ale być trafnie decyzyjnym. Mówi się Marcin, to co powiedziałeś, wrócimy do błędów poznawczych. Aha. Poczekaj, tylko po drodze jeszcze było kilka wątków, które zgubiliśmy. To znaczy, po pierwsze uporządkujmy jedną rzecz, która się pcha. Czym się różni krytykanstwo, to słowo, które padło, od krytycyzmu, od krytyki? Krytykanstwo jest jakimś takim toksycznym byciem prokuratorem wobec drugiej osoby, niesłuchaniem. A co ty tam wiesz? To jest wręcz ad personam, z kobietami tak zawsze, młody, a już się panoszy. Tak, to byłby właściwie niesłuchanie poglądu, tylko deprecjonowanie osoby i na pierwsze miejsce, i na drugie miejsce deprecjonowanie poglądu. Tymczasem krytyczne, to znaczy przyglądam się temu, co powiedziałeś, teraz to rozważmy. I są trzy skutki. Albo ja zmienię swój pogląd, bo ty masz w tym sensie takim lepszym, tak bardziej uargumentowany. To jest jeden skutek. Drugi skutek, częściowo się zmieniłem, bo przekonały mnie niektóre twoje argumenty. I trzeci, utwierdziłem się w swoim przekonaniu, bo twoje mnie nie przekonały. Wszystkie trzy są poprawne, ale wymagają właśnie rozwagi. To jeszcze zanim wrócimy, bo Marcin wywołał ważny temat, tylko on nam zajmie dużo czasu, to znaczy błędy poznawcze i jak to się ma jeszcze do wiedzy eksperckiej. Po drodze pojawił się super ciekawy wątek, który też chciałbym przez chwilę wyeksponować, to znaczy... Po pierwsze, przejęzyczyłem się, ale chciałem ci zadać pytanie o to, jak twoim zdaniem myślenie krytyczne, czy critical thinking ma się do design thinking i następne, które zadam po twojej odpowiedzi. To od razu proszę wyświetl ten drugi slajd, który tu widzę z tym i tak. Więc, bo to są ta struktura z dwóch diamentów, tak, że myślimy szeroko, potem się zawężamy. Kiedy właśnie jest, to są różne dywergencja, konwergencja. Tak. Ale generalnie tam, gdzie jest diagnoza, tak? Gdzie jest diagnoza, to najpierw badamy, co jest, patrzymy, wąchamy, prawda? I na końcu stawiamy diagnozę. A właśnie to jest tutaj ten środek pomiędzy dwoma diamentami. Tu się spotyka, gdzie się spotykają te dwa diamenty, to tutaj jest myślenie krytyczne, że my musimy powiedzieć ten punkt. Wyciągnąć z tego śmietnika danych, tak, które najpierw gromadzimy jak najszerzej, nigdy nie wiesz, tak, co jest ważne, te, które ciekawe, są ważne. To jest ciekawość na początku. Tak. To jest myślenie kreatywne bardziej, tak, analityczne, innowacyjne, różne generalnie. To znaczy, to jest myślenie ciekawskie, to jest myślenie dociekliwe, to jest myślenie cierpliwe, to jest tak zwana empatia, faza empatii w design thinking. Tak. A potem mówisz, że włączamy krytyczne, czyli wyciągamy z tego nagromadzonych informacji, na przykład o tym, co odkryliśmy o naszych klientach, co odkryliśmy o naszych interesariuszach, co się dowiedzieliśmy nowego o naszym modelu biznesowym, te, które są ważne ze względu na nasze cele, tak? I zaczynamy wymyślać rozwiązania. Żeby zbudować, tak, dobre zdanie, dobre, czyli trafne, które jest przecież bardzo wąskie, bardzo wyraziste, no to ono musi być w punkt ujęte to, co tam się działo w przeszłości. I tu się właśnie przydaje krytyczne myślenie, że my tą pestkę wyciągamy. Pestka jest jedna. A potem znowu idziemy szeroko. Potem wymyślamy różne rozwiązania tego problemu, któreśmy zdefiniowali, tak, prawda? Ale dobrze wiemy, że jak idziemy, tylko sekundę, bo jak idziemy do lekarza, to dobrze wiemy, że tym lepsze leczenie, im lepsza trafniejsza. Tym trafniejsze leczenie, im trafniejsza diagnoza. Tutaj jest tak samo. Tym trafniejsze rozwiązanie, im trafniejsza diagnoza. Ta analogia do leczenia wydaje mi się bardzo trafna. Znaczy, bo dlaczego pytam o relację między powiedzmy critical thinking, czy myśleniem krytycznym, a myśleniem projektowym, czy design thinking, że nieprzypadkowo w moich peregrinacjach, że tak się wyrażę, wokół tego tematu, które trwają już 8 lat prawie, ja z czasem, dzięki też współpracy z Marcinem, odkryłem, zrozumiałem, że to jest przede wszystkim mindset, nieprzypadkowo, to nie jest mój slajd, mindset. Właśnie mindset ja tłumaczę jako postawy, design mindset, że nie ma design thinking, że nie ma critical thinking, jeżeli ktoś się spieszy, tak? Nie ma critical thinking, jeżeli ktoś zawsze chce mieć rację. Nie ma design thinking jako procesu odkrywania tego, czego nie wiemy i kreowania rozwiązań, których nikt jeszcze nie wymyślił, bo nie wiedział tego, co my nie wiemy na początku, bez postaw, a nie ma też postaw bez relacji, to znaczy, że też jest grą zespołową. Zespołową nie tylko w zespole projektowym, ale też przecież z tym klientem, którego wciągamy w proces na każdym etapie. A to wszystko jest niemożliwe w firmach, gdzie ostatecznie o wszystkim decyduje szef i to on mówi, jak mamy pracować. To się już chyba, to zależy oczywiście, jak ta firma jest wielka. No, może być nieraz wolna wizja szefa oczywiście, ale powiedziałbym jeszcze jedno, że w każdej organizacji oraz życiu jest przestrzeń na różne rodzaje myślenia i na różne rodzaje sposoby podejmowania decyzji. Są sytuacje, że trzeba decyzję podjąć szybko i to jest w porządku, tak jak tu wpadnie bomba, to przecież nie usiądziemy i powiemy, jakie mamy opcje, tylko po prostu w prawo zwrot, tak? Natomiast że chodzi o to, żeby mieć taką refleksję, czy ta rzecz, która jest przed nami, wymaga myślenia szybkiego, czy wymaga wymyślenia wolnego. I to stop, to święty stop pomaga nam w tym, żeby wybrać, które myślenie... Kiedy myślimy szybko? A kiedy się opłaca myśleć szybko? No w sytuacjach zagrożenia wydaje się, że wymaga... Akcje nagle padają na giełdzie, coś trzeba zrobić, może nie mamy dużo czasu. Myślenie szybkie to znaczy 2 + 2 równa się 4 albo takie machinalne odwracanie głowy w kierunku dźwięku, a myślenie wolne to jest na przykład rozliczanie deklaracji podatkowej, że potrzebujemy refleksji, żeby tę deklarację dobrze rozliczyć. I właśnie Kahneman mówi o tym, chociaż od tego nie wymyślił, bo to psychologia wcześniej już nazwała, prawda? Kahneman tylko to rozwinął i on mówi takie przykre zdanie, że nawet elity intelektualne rzadko zaglądają do myślenia wolnego. A dlaczego? I on to biologicznie uzasadnia, że po prostu mózg zużywa bardzo dużo energii i to jest jedna dyspozycja mózgu, że właśnie no z ograniczonych zasobów, tak, bo to jest ewolucja, ograniczone zasoby, czyli mało spożytkowuje energii i 2, w związku z tym szuka faktów, które potwierdzają nasze myślenie. I tutaj dochodzimy do tematu w tytule ogłoszonego, czyli paradoksu eksperta. Mówisz, nawet intelektualne elity mają tendencję do myślenia szybkiego. Ja jeszcze tylko rozwinę, żebyśmy przypięli to, co to jest to myślenie szybkie. Ja jeszcze tylko rozwinę tą metaforę ewolucyjną, czy interpretację ewolucjonistyczną. Zwróćcie uwagę, przecież tak, gatunkowo, jedno pokolenie to jest 20 lat, powiedzmy. 100 lat to jest 5 pokoleń, 1000 lat to jest 50 pokoleń, tak? 10 000 lat to jest 500 pokoleń, to jest nic. Historia gatunku to jest kilka tysięcy pokoleń, tak? No powiedzmy 100 000 lat wstecz. Przez te 90 900 lat, czyli te wszystkie tego, świat był bardzo stabilny. Wystarczyło opanować ten sam zestaw kompetencji, żeby przetrwać i żeby się rozwijać. I to był konformizm grupowy, niewychylanie się, podążanie za grupą, niechodzenie na boki, niesprawdzanie, co się w tych krzakach rusza, niesprawdzanie, jak to smakuje, tak? Generalnie, że od 150-200 lat świat gwałtownie przyspiesza, nasze mózgi nie zmieniają się tak szybko, jak to otoczenie. I teraz ja idę tym, żeby rozwinąć, co to znaczy myślenie szybkie. My wszyscy jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani do tego, żeby myśleć na skróty. Kiedy to się sprawdza, w jakich sytuacjach? No właśnie chyba zagrożenia, bo czy za krzaków nie wyjdzie Lampart, tak? To po prostu to jest ta nasza ewolucja, ale dzisiaj w czasach bezpieczeństwa Czy rzeczywiście musimy tak myśleć? No, ja, jak mówię, walczę z mitem, taką koniecznością podejmowania szybkich decyzji. No nieprawdą jest, że nie mamy czasu na decyzję. To jest pewien nawyk, moim zdaniem, bardzo toksyczny. Artur, to nie jest tak, że w biznesie mówi się bardzo często o tym, że brak decyzji jest gorszy niż jakakolwiek decyzja, więc w związku z tym wydaje mi się, że się utożsamia czas na podjęcie decyzji z brakiem decyzji. Nie wydaje ci się? Nie chciałbym, żeby tak myślano, bo po prostu refleksja jest procesem, elementem procesu decyzyjnego. Ja oczywiście, że się spieram z tysiącami ludźmi rocznie na szkoleniach czy na wykładach wobec tego zdania, żeby podejmować decyzje wolniej, ale nie mówię o tym, że każdą, bo chodzi o adekwatność. Jak mówię, no są decyzje, że trzeba szybko w prawo zwrot, a są decyzje, że nie trzeba tak myśleć, tylko my mamy taki nawyk szybkiego myślenia. I czy zatrudniam, czy potrzebuję zatrudnić nową osobę do pracy? Czy to jest decyzja na już? Kogo ja tak naprawdę potrzebuję? Jakich kompetencji potrzebuję w zespole, tak? No to wymaga jednak refleksji, a nie po prostu zatrudnijcie mi kogoś, bo tu nie wyrabiamy się z robotą. Byłoby szybkie myślenie. No, właśnie, bo podałeś przykład, miałem ci zadać takie pytanie, czy potrafiłbyś podać jakiś ostatni ciekawy przykład biznesowy, być może z jakiegoś klienta, z którym pracowałeś, kiedy rzeczywiście myślenie szybkie spowodowało więcej szkód niż pożytku? Pamiętam taki przykład pewnego zarządu, który chciał zwolnić, podjął decyzję o zwolnieniu informatyka. On był fachowcem, natomiast troszkę funkcjonował jak wolny ptak w firmie. I no, taka decyzja podjęta, że trzeba go zwolnić. Tak, ona wydaje się być racjonalna, bo tam demoral zespołu i tak dalej. Jednakowoż nie zwalniano tej osoby i to trwało, wydaje mi się, że 2 lata. Teraz co takiego się dzieje w zarządzie, że podjął decyzję, a nie wciela tej decyzji w życie i to trwa aż tyle lat. Popracowałem z nim pewnym narzędziem i z tą osobą i właśnie okazało się, że refleksja właśnie spowodowała, że ten zarząd boi się tego informatyka. Dlaczego się go boi? No, że właśnie może za dużo wie, że zrobi krzywdę odchodząc i tak dalej, że nie widzieli tego wcześniej. Widzieli tylko, że wolny ptak, że to na morale zespołu wpływa negatywnie, ale nie widzieli jeszcze, my mówimy słabe sygnały, prawda, nieraz Iwo. Więc nie wiedzieli, to się nazywa troszkę ukryta przesłanka. Informacji. Tak, więc uzmysłowił sobie ten człowiek, że właśnie to jest to coś, co powoduje, że decyzja nie została wdrożona w życie. I teraz jaka jest nowa decyzja? Że owszem zwalniamy i zarazem zabezpieczamy proces ochrony danych, proces ochrony przed informatykiem, taki na wypadek, gdyby wszelkie ryzyka i zatrudniamy znacznie wcześniej kolejnego informatyka. I zobaczcie, to jest decyzja podjęta w procesie wolnym. Tak? Ona w sumie trwała godzinę. Tam nie wiem ile trwała. Może to po prostu nie nadaje się. To też trochę utożsamiam mi to, co mówisz, decyzję szybką z decyzją impulsywną. Może ona nawet nie była impulsywna, ale właśnie nie wzięto właśnie tej szerokiej rzeczywistości. Pamiętajmy, że taka zasada w logice dosyć święta, że orzekanie z fragmentu o całości jest zawodne. Ja bym powiedział, nawet nie należy tego robić. Nawet w literaturze, czyli myślenie indukcyjne od szczegółu do ogółu. Nawet mówi się w literaturze fachowej, że to jest gra, że to w ogóle nie jest myślenie. Niektórzy tak mówią, nie że wszyscy. I jak wrócimy się do tego przykładu, no to właśnie jeśli widzimy tylko fragment, że on źle rezonuje na zespół, no to jest fragment rzeczywistości. A to, że on nam zaszkodzi, to my tego na razie nie widzieliśmy. To zobaczyliśmy poprzez zakwestionowanie, przez antytezę. Ja mam cały szereg takich przykładów, dlatego zbieram je, bo design thinking obiecuje, nie gwarantuje, że unikniemy skakania do rozwiązań. To po angielsku się tak mówi jumping to conclusions, po polsku tak się nie mówi. Po polsku czasami się mówi pochopne decyzje, że my hop, nad tym, czego nie wiemy, podejmujemy decyzję, a potem się okazuje, że czegoś nie wiedzieliśmy i skutki są opłakane. Ale tego jest pełno. No. I co gorsza, rozwiązujemy problemy, których nie ma. Prawda? Rozwiązujemy problemy pozornie, znaczy psychologicznie mam poczucie, że rozwiązaliśmy, problemu nie było, a ten, który jest, pozostaje. I tu, no tak. Pamiętam taki przykład, że produkt spożywczy był zabrodzony w hali produkcyjnej, no i już wszystko tam sprawdzono, co tam w ogóle się dzieje z tym produktem spożywczym. No i w ogóle zamykana linia produkcyjna, w ogóle tam już jakieś czyszczenie, w ogóle już nie wiem co. Nagle okazało się, że wcale nie chodzi o linię produkcyjną, nie chodzi o ten produkt, wszystko jest w porządku. Otóż remontują halę obok i pył przez otwarte okna, bo było gorąco, przenosi się do drugiej hali, gdzie produkuje się ów produkt i on zostaje zanieczyszczony, czyli zewnętrzny czynnik. A szukano rozwiązań na linię produkcyjną, a nie, że pył z powietrza. To jest taka typologia, którą ja się posługuję. Wiem, że może najpierw dla tych, którzy kojarzą metodykę Scrum, jest taka matryca Kinefin, gdzie się wyróżnia 4 typy problemów. Ja pracując nad design thinking, no, natknąłem się i dopracowałem taką typologię problemów prostych, złożonych i zagmatwanych. Czyli po angielsku to są tame, czy simple, complex i wicked. Design thinking generalnie obiecuje, że jest do tych wicked, czyli takich, których w najgorszym razie nawet nie widać, albo widzisz tylko symptomy typu spada sprzedaż, tak? Albo odchodzą od nas najlepsi specjaliści, żeby było jasne, to są przykłady z życia. Tak? I teraz przychodzi ekspert, który mówi, ja to znam, od 20 lat w tym robię, dopalcie handlowców, tak? Dociśnijcie śrubę handlowcom, bo to przez nich spada sprzedaż, bo zawsze tak jest, nie? Dopalają śrubę, część tam odchodzi, dalej spada sprzedaż, nie? A dlaczego? Dlatego, że nie sprawdziliśmy na przykład, że pojawiła się konkurencja, której w ogóle, o której istnieniu nie widzieliśmy i zmieniły się oczekiwania klientów, czego nikt nie badał, tak? Czyli pominęliśmy informacje, które są nowe. Mówimy o świecie permanentnej zmiany. Problemy wyglądają tak samo, ale z perspektywy zwłaszcza eksperta, tego, który nauczył się patrzeć, nauczył się szybko myśleć, ale właśnie to ekspert przez zakłócenia poznawcze, o których za chwilę, ma tendencję do ignorowania nowych, ukrytych informacji, do upraszczania problemów zagmatwanych, tak, tych wicked. A teraz z drugiej strony mamy też laika, który nie wie, o co chodzi i on będzie komplikował problemy proste, czyli takie na przykład jak, nie wiem, jak pakować produkt, tak, albo jak wypełniać Excela, jak robić makra w Wordzie. Przykład problemu prostego, który jak się nauczysz, będziesz umiał. Czyli typowa sytuacja, myślenie szybkie się sprawdza. Nietypowa sytuacja, myślenie szybkie może cię zawieść. Więc to zagrożenie, jeżeli jest typowe, ono się wtedy szybkie myślenie sprawdzi. Jeżeli zagrożenie jest tylko pozornie typowe, to zadziałasz szybko, ale po prawej stronie tam też jest tygrys, którego nie widziałeś. Co wy na to? W jednym i drugim przypadku można zadać proste pytanie, dlaczego, a nie od razu radzić. Tak, chyba że to jest ten tygrys. Ostatnio pewna firma, kiedy zaczęła im spadać sprzedaż, wywaliła dużo kasy na kampanię promocyjną, kompletnie bezskutecznie. Tak? Właśnie, bo okazało się, że COVID zupełnie wywrócił do góry nogami strukturę rynku, czego nie zbadali, bo się pospieszyli do sprawdzonego sposobu. Kupa kasy przepalona. Słuchajcie, takich przykładów jest na pęczki. Jak sobie wygooglujecie taką statystykę, 7 na 10 produktów jest odrzucanych przez rynek. Ja na to patrzę przez pryzmat paradoksu eksperta. Tak? Właśnie przez pryzmat tego, o czym mówimy. Eksperci wiedzą lepiej, ale mają tendencję do ignorowania nowych, ukrytych informacji, które można znaleźć, jeżeli zaciśniesz stop i zadasz pytanie, czego nie wiemy. Co się nam wydaje takie oczy. Tak. Zgadzam. A ty się, Marcin, zgadzasz? Ja się zgadzam, tylko chciałbym, żeby Artur trochę więcej powiedział, więc dawaj. Powiedz jeszcze jedną rzecz, bo jak Iwo opowiada, to mi się kojarzy z czymś takim, że rzeczywiście mówimy dzisiaj coraz częściej o tym paradoksie eksperta. Czy ty rzeczywiście zgadzasz się z tym, że eksperci mają większą tendencję do tego, żeby nie posługiwać się krytycznym myśleniem? Czy nie? Czy nie widzisz? Ja bym nie szedł w błąd poznawczy pod względem generalizacja. No, myślę, jak to wygląda? Że jedni mają, drudzy nie mają. No, najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto to jest ekspert oczywiście. Właśnie, to jest jedno z pytań, które chciałem... Tak. I myślę, że to pytanie jest trudne, bo pytania proste są trudne. Ja bym ma taką prywatną definicję swoją, że po pierwsze ekspert to jest oczywiście ktoś się zna, to jest jasne, że on ma jakąś wiedzę fachową, jest kompetentny, ma wiedzę, doświadczenia, umiejętności. Artur Negri jest ekspertem od myślenia krytycznego. Większy niż przeciętni. Ja mam trudność z mówieniem tak o sobie, bo jakoś pokora mi na to nie pozwala. Napisaliście specjalista, o to już przełknąłem. Natomiast... po czym poznać eksperta? Po czym poznać eksperta? Może właśnie, że po pierwsze wie i po drugie wie, że nie wie. Ja bym powiedział tak na razie z górnego C. Wie to znaczy właśnie ma kompetencje, one są większe niż przeciętnego człowieka w danej dziedzinie oczywiście, a nie we wszystkim się wypowiada. Podejmuje trafne decyzje. Tak, zna granicę. Podejmuje trafne decyzje. One są też sprawdzalne po czasie, że one są trafne. Ludzie go uznają za eksperta, tak? I po prostu ma wyjątkowe pewne wyniki. I to jest to wiem, a nie wiem, to znaczy jeśli jest pewne pytanie lub pewien problem, to on nie szyje, żeby wypaść świetnie, tylko mówi, nie wiem. Na tym się nie znam. Albo potrzebujemy więcej się temu przyjrzeć, żeby coś tutaj znaleźć. Czyli dlatego ja mówię prawda, czyli wiem i pokora, czyli przyjrzyjmy się. A szybkość również też? Tak, że eksport może być szybki. Na pewno jest takie na przykład przywództwo, które nazywa się rzut okiem, że pewni oficerowie awansują na generałów, poza może za tym, że mają znajomości, to awansują z powodu swojej kompetencji. I teraz jak mówi taki oficer, który potem jest generałem, który właśnie ma tę kompetencję, armatę na prawo, i on nie wie, dlaczego on tak mówi, ale on wie, że on mówi słusznie i co więcej to się sprawdza i co drugie więcej, on tego nawet nie do końca umie wytłumaczyć, ale to jest właściwe. I właśnie to jest to rzut okiem, czyli po prostu wiem, że wiem i nawet nie wiem, dlaczego tak wiem. Ale to Kahneman wprost nazywa myślenie szybkie intuicją, wprost. On mówi, to jest to, co nazywamy intuicją. Oczywiście dodajmy precyzująco w jednym ze znaczeń tego słowa, bo są inne znaczenia słowa intuicja, ale w jednym ze znaczeń to jest intuicja eksperta, bo on ale się wyćwiczy. Właśnie doświadczeń i wiedzy, prawda? To musimy postawić kropkę. Ale wiesz, bo teraz chciałbym, żebyśmy to jakoś też przypięli, bo ja, tak jak rozumiem Kahnemana i rozumiem wiedzę ekspercką, a też się trochę tym zajmowałem z racji zajmowania się tacit knowledge jako właśnie podstawą wiedzy eksperckiej. Cały czas relatywizuję skuteczność intuicji eksperta do względnie jednorodnej, niezmiennej dziedziny, w których podejmuje decyzje. On jest wtedy skuteczny, bo przez 20 lat zwykle się przyjmuje, że to jest 10 lat zajmowania się tematem, żeby być ekspertem, tak? Takiego systematycznego. Że on po tych 10 latach dziedzina nie ma przed nim tajemnic. To znaczy wszystkie jego intuicje się sprawdzają. Wszystkie jego inwestycje, nie wszystkie, ale w 95% są skuteczne. Wszystkie jego terapie są skuteczne, tak? Inni patrzą na niego, pokazują, nienawidzę typa, ale się nie myli. Jest ekspertem, tak? Czyli jest to kryterium socjologiczne. Tak, to jest ekspert. Też popełnił sporą liczbę błędów. Na początku zwłaszcza. Z których wyciągnął wnioski, tak? Bo to nie jest tak, że od razu był świetny. Oczywiście. Zwłaszcza ale teraz, jeszcze raz, ja to relatywizuję jednak do tej tak zwanej czyli po prostu, że dziedzina, w której działa się zmienia, ale na tyle powoli, że on się uczy, aktualizuje swoją wiedzę, informacje płyną ze źródeł względnie jednorodnych, tak? Czyli on wie, na podstawie czego ma się uczyć, nie wiem, mechanicy samochodowi, których podziwiam, bo on mi pokazuje, zobacz, tutaj to się zepsuło, a ja widzę tylko silnik, nie? A on mi pokazuje, co się zepsuło i dlaczego mi opowiada, ale jego wiedza jest wiedzą eksperta, on coś posłyszy i postawi hipotezę, co nie działa, ale umówmy się, na ogół to są pasjonaci, pasjonują się czymś, czyli też wchodzą generalnie po szyję, ale ta wiedza się zmienia bardzo powoli. Natomiast wiedza już w medycynie, już pojawia się coraz więcej nowych informacji dotyczących korelacji, jeśli chodzi o symptomy chorób, prawda, a jeśli chodzi o sferę biznesu, sprzedaży, inwestycji. Tutaj pojawia się dzisiaj, mówimy o świecie VUCA. Jednym z kryteriów tego świata jest to złożoność, że różne obszary zaczynają na siebie współdziaływać, zachodzić. To, co się dzieje w social mediach, wpływa na każdą przecież z dziedzin dzisiaj. A który ekspert posiada wiedzę o social mediach, która wpływa na to, czym się zajmuje, nie? Wiecie, to są takie... Więc raz jeszcze, ja chciałbym to z wami skonfrontować, bo tutaj dotykamy bardzo ważnej kwestii. Pamiętamy, że są problemy proste, czyli takie, które można rozwiązać przy pomocy dobrze opanowanych metod na skróty. Wszyscy to potrafią, eksperci swojej. Czyli takie, że armatę na prawo, tak? Sprzedajemy akcje, inwestujemy w to teraz, bo tak zawsze było, bo to się zawsze sprawdzało. Taka, a nie inna terapia. Natomiast jeżeli ta rzeczywistość, w której podejmujemy decyzje, zaczyna się zmieniać, znamy armaty na prawo, a tutaj trzeba cofać, prawda? Bo ta sytuacja jest inna niż wszystkie dotąd. Dopalimy sprzedaż. Dlatego mówię o tej drugiej kompetencji eksperta, nie wiem, czyli co na poziomie wartości nazywamy pokorą. W czasach chaosu, czarnego łabędzia, nosorożca, jakkolwiek nazwiemy te czasy, to wiemy, że bardzo zresztą mnie śmieszyły ekspertyzy w zeszłym roku, już wiosną, że świat będzie teraz tak, a tak wyglądał. To już z kategorii baśni były te teksty. Jedyne, co możemy wiedzieć, zgodnie z tymi łabędziami, nosorożcami, to jest to, że stare minęło, umarło, nowe to jest chaos, znaczy, a nowe, które będzie, to nie wiem, jakie będzie. Dlatego to nie wiem, wydaje mi się szalenie istotne i w życiu eksperta, że nie do końca wiem, jak podjąć decyzję i właśnie w tej pokorze szukam najlepszej możliwej wersji czy prawdy, czy rozwiązania, a nie, bo tak było, bo tak wie, bo tak się nauczyłem, bo tak wypada i tak dalej, i tak dalej. Czy to, Artur, jak o tym rozmawiamy, to patrzymy dużo z perspektywy eksperta, bo też nie jest taki tytuł tego spotkania, ale myślę sobie o w ogóle otoczeniu eksperta. Czyli no właśnie. Jak tak być odpornym na tak zwaną eksperckość. Uczysz też tego? Zatrudniać wielu ekspertów, nie zasadzać się na... Nawet jak mamy wypasioną opinię wypasionej kancelarii prawnej za złotym szyldem. Ja pytam, czy to jest fakt, czy to jest opinia. Większość odpowiada zawsze, że to jest oczywiście fakt, bo tak jest, bo to prawo. Ja mówię, ale paragraf to jest paragraf, ale rozumienie paragrafu to jest właściwie prawo bardziej, tak? Więc interpretacja, a skoro tak, to opinia, czyli nawet najlepsza, wypasiona opinia kancelarii prawnej, firmy konsultingowe jest ciągle tylko opinią zbioru tych ludzi, którzy tak to wymyślili. Więc mądry szef zatrudni kontropinię jakąś, tak? Kontrkancelarię, wtedy porówna. To jest ciekawe, co mówisz, bo chyba Marta Bogacz tutaj napisała na czacie, teraz nie mogę odnaleźć już tego wpisu, powiedziała, że jak jest dużo baniek, które się ze sobą spotykają, to jest dużo bicia piany. Tak sobie myślę w kontekście spotykania tych baniek, że tutaj niezwykle dużą kompetencją jest też po prostu komunikacja i umiejętność dyskusji. Bo jeżeli rzeczywiście spotykamy te różne światy, to wyobrażam sobie, że to no, po pierwsze dla tego szefa firmy jest to znowu wracamy do słowa pokora, zaproszenie też kogoś, kto cię skonfrontuje z rzeczywistością, a po drugie rzeczywiście tworzenie twórczego konfliktu, tak? Po to, żeby dojść do rozwiązania. Historia przecież zna taką wspaniałą zasadę, jak advocatus diaboli, adwokat diabła, czyli osoba, która ma ciebie zbijać z pewności, ma być taką męczyduszą, ma być no wreszcie prokuratorem, tak? Ale takim pozytywnym znaczeniu, że irytujesz mnie potwornie, ale nadal mi zadawaj pytania, nadal mnie zderzaj, kwestionuj i tak dalej. I teraz, bo jeszcze jest ekspert nieformalny, tak? To na przykład jest ten mechanik, pasterz, który owce 50 lat prowadzi na hale, on jest absolutnie ekspertem, tylko właśnie nieformalnym, w takim rozumieniu mówię, takim definicyjnym. I teraz dyrektor marketingu jest ekspertem, może formalnym, może nieformalnym, czy szef firmy, który ją prowadzi, w końcu jakoś tam dotarł i ma jakąś wizję i zna się na tym, lepiej, gorzej zna się, ale właśnie może albo się w sobie zakochać, w swoim egocentryzmie, w swoim ego, jaki jestem cudowny i całujcie moje pierścienie, albo właśnie w ramach pokory ja często zachęcam przywódców, żeby zbudowali w firmach taką instytucyjkę, którą nazywam KIM, Komitet Inaczej Myślących, żeby tym kimem się wspierać. Że na przykład jak jest jakaś taka trudniejsza sprawa w firmie albo taka z gatunku już się większej, fuzja, zwalniamy większość ludzi, mniejszość, takie większe, trudniejsze sprawy, to albo utkniemy w gronie przetakiwaczy i to jest w ogóle wspaniała rzeczywistość, prawda, jak nam przetakują, to jest genialne, albo powiemy ok, to teraz ja ze swoim kimem porozmawiam, czyli Komitetem Inaczej Myślących i wy bombardujcie mnie pytaniami, żebym ja zobaczył też coś, czego nie widzę, słabe sygnały, drugą stronę rzeki i tak dalej. To wiesz, to jak o tym mówisz, to tu wielokrotnie pokazywana krzywa zmiany, która mówi o tym, że ten opór na pewnym etapie wprowadzenia jakiegoś nowego rozwiązania, oprócz tego, że on często jest dużym wyzwaniem dla menadżerów i jest czymś, co może blokować wdrożenie zmiany, jest po prostu niesamowicie cenny, bo tam jest bardzo dużo w racjonalnym oporze informacji, które czasami lider nie chce słuchać, bo boi się, że nie wyrobi się w terminie z wdrożeniem, ale tak naprawdę może się okazać, że tam jest po prostu bardzo dużo tego. Bardzo ważna myśl, bardzo ważna myśl i też tylko pod warunkiem, że to nie będzie ten krytykanctwo, opór krytykanctwo czy negacja, bo wiecie, są statystyki, które pokazują, że ten opór w paru tam procentach polega niekiedy na sabotowaniu. Znaczy są w dużych korporacjach problem to jakaś, ostatnio taki raport czytałem, że w paru procentach to nie jest opór konstruktywny, ani nawet destruktywny, tylko aktywnie destruktywny, tak? Ale to jest super ciekawa myśl, bo też kiedy zrzuciłeś przed 5 minutami to pytanie o relacje, o otoczenie eksperta, czy otoczenie formalnego eksperta, ja cały czas ostatnio wracam w moich pytaniach o to, czym się zajmujemy, jednak do postaw i relacji. To znaczy mówimy o kulturze turkusowej, o holakracji, o agile'u, agile mindset i tak dalej, design mindset, ale mówisz, Artur, podkreślasz pokorę, ale tak monadycznie, że ten ekspert jest trochę jednak izolowanym bytem. A ja słyszę już teraz, że to się nie wydarzy, jeżeli nie zadbamy o relacje w tych gronach, w tych dolepionych gronach wokół tego, kto występuje z pozycji eksperta i występuje, czyli nie zadbamy po prostu o kulturę wątpienia, o może tak bym to nazwał. Myślałeś o tym, Artur? Czy masz metody, żeby zadbać o kulturę wątpienia? Nie wiem, czy mam metody, na pewno wiele rzeczy do tego dochodzi, ale znamy na pewno badania profesora Hryniewicza o kulturze folwarcznej, o tym pojęciu kultura folwarczna, że na wschód od Łaby im dalej, to tym tego więcej. Polega to na tym, że stosunki w firmach nie są na zasadzie partnerstwa, czyli dobrych relacji, tylko na zasadzie pana i chłopa, czyli szef mówi, każe, pracownik wykonuje. Ale pytanie jest, dlaczego tak jest? 90 kilka procent ludzi z wykształcenia podstawowym, zasadniczym chce takiego szefa i co gorsza 60% wykształconych też chce takiego szefa. Dlaczego? Bo nie chcą odpowiedzialności. O tak. Więc to też jest w nas, w narodzie, że my może tak wolimy czapkować, to mówi profesor Hryniewicz, i w związku z tym Panie, jak mam to zrobić, a nie, że przychodzę nie z problemem, tylko z rozwiązaniem. To jest ta proaktywna postawa, prawda? No to jest, przepraszam. Ale raz, tylko jedno zdanie. Raz to jesteśmy my tacy po prostu, bo folwarki ostatnie w Europie, pańszczyzna i tak dalej, a dwa, że może być taka kultura firmy. I nawet jak my jesteśmy wspaniali i kreatywni, to po prostu wchodzimy w taką toksyczną organizację. To Lalu dużo o tym mówi, Pracować inaczej, to o rozwoju społeczeństwa też, na ile jesteśmy gotowi. Jak tutaj ostatnio rozmawialiśmy z profesorem Blikle o turkusie, to jednym z takich podstawowych krytyk w stosunku do turkusu jest to, że część ludzi właśnie nie chce brać odpowiedzialności, że to jest organizacja. Ja to potwierdzam niestety z zwanej... który po prostu, że nie wszyscy jesteśmy gotowi mentalnie na to, żeby pracować w takiej organizacji. Znaczy, że podejmować odpowiedzialność, bo to do tego się sprowadza. Mówimy, dzielcie się sprawstwem, róbcie empowerment. Chcemy być turkusowi, ale potem się okazuje, ok, robimy empowerment, ale to teraz ty odpowiadasz. Ty wyznaczaj sobie KPI-e, ale potem się z nich wywiązuj. Bo to jest turkus. Znaczy, że to jest radykalne, że to pracownicy wyznaczają sobie sposób pracy, ale też zobowiązują się do pewnego sposobu pracy. Ale wróćmy, bo to są ważne myśli, tylko jeszcze przyszpignę, bo chcemy jeszcze powiedzieć o zakłóceniach poznawczych i o tym myśleniu wolnym, czyli nie hop, hop, hop do rozwiązań, tylko właśnie nauczmy się czegoś nowego, ale też oduczmy pewnych nawyków, prawda? To oduczanie. To więc jeszcze raz, to myślenie wolne, jaki ma związek z uczeniem się i oduczaniem? Myślenie wolne, jaki ma związek z oduczaniem się? No, to z taką dla mnie to ciągle jest to święte stop, że coś, co działało wcześniej, może nie działa już teraz. Powiedzmy, że wszyscy umieją pracować, tak? Powiedzmy tak, że ludzie, niech będą to korporacje, przychodzili do biura, umieli pracować, ale nagle znaleźli się w domach i okazuje się, że to, co umieli pracować w biurach, nie działa w domu, bo dzieci, bo może mają mieszkanie i tak dalej. Czyli ja się muszę inaczej na nowo... Muszę na nowo nauczyć się pracować. Czyli muszę mieć tę refleksję, że stare nie działa, a nie powtarzać, bo tak lubię albo bo tak się nauczyłem. To działało w innych warunkach, więc to ciągle jest ta refleksja, stop. Bo tutaj przywołujemy teraz postać takiego, powiedzmy, stałego towarzysza też naszych spotkań, czyli Marka Bączka, który powiedzmy spopularyzował ten pojęcie unlearningu, czyli umiejętności wygaszania pewnych nawyków eksperckich, czyli pewnych szybkich, ćwiczonych, sprawdzonych po wielokroć sposobów myślenia i działania, które sprawdzały się do wczoraj, dawały nam skuteczność, efektywność, ale z uwagi na nowe informacje w zmiennym świecie wymagają wygaszenia, wymagają aktualizacji. Jak to jest trudne, to tutaj pokazują te przykłady, bo to jest, patrz, my na kontynentalnej części, ci normalni, patrzymy w lewo, tak? Bo tak się zawsze sprawdza, to nas zapewnia przetrwanie. A na wyspach zrobili złośliwie na odwrót, żeby ci, co patrzą w lewo, mieli mniejsze szanse przetrwania, prawda? I tutaj, no to można tak powiedzieć, że ewolucyjnie to się sprawdza u nas, ale po tamtej stronie to się ewolucyjnie nie sprawdza. Musimy się oduczyć tego nawyku. I teraz przykład, jak chcecie... Ja jakoś nie bardzo lubię tego słowa oduczyć, a raczej wolę reuczyć, czyli uczyć się na nowym. No tak, bo to znaczy język polski tutaj jest niewydolny, bo to właśnie oduczyć, reuczyć byłoby, może zaczniemy to popularyzować, reuczenie. Jakby ktoś chciał, polecam do wygooglowania sobie historię tego youtubera amerykańskiego, który zresztą bardzo ciekawego, błyskotliwego, młodego uczonego, czy właśnie inżyniera, bo to jest, pracuje jako inżynier, i gdzie pokazuje, jak właśnie ciężko jest się przestawić, oduczyć pewnego sposobu jeżdżenia na rowerze i ile to czasu zabiera, to znaczy, żeby nauczyć się jeździć na rowerze, który skręca na odwrót, on potrzebował 8 miesięcy, jego dziecko 6 tygodni. Dzieci są bardziej kreatywne, szybciej się uczą i oduczają. No i teraz może jeszcze to pytanie, czym jest mentalny model? Bo tutaj to słowo nie padło, ale obaj wiemy, że to jest kluczowe, jeśli rozumiemy, co to znaczy się zmieniać i co to znaczy, powiedziałeś, kwestionować status quo, ale to status quo nie tylko jest po stronie rzeczywistości, ono jest przede wszystkim po stronie naszego myślenia. To czym jest mentalny model w tym wszystkim? Co masz na myśli, mówiąc mentalny model? No, schemat poznawczy, cognitive scheme, aparatura pojęciowa, różnie na to się mówi. Ja nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Czy w ogóle o modelu możemy mówić, bo może brak modelu z modelem. Właśnie, że ja nie mam żadnego modelu w tym sensie, widzę wszystko bez żadnych schematów. No tak, to wracamy do takiego mitu czystych danych, jeżeli byśmy cofnęli się do akademickiej dyskusji, że nie ma czegoś takiego jak czyste dane, zawsze są jakieś modele. Od niemowlęctwa uczymy się interpretować ciało matki, nie wiem, pierś, nie pierś i tak dalej, potem figura na tle. No, to jest to uposażenie epistemiczne, czyli nasze nawyki, to jak my widzimy świat. Znaczy mentalny model to jest to, co sprawia, że my widzimy albo królika, albo kaczkę. Tak? Albo kaczko-królika, albo kaczko-królika. A są tacy, co będą widzieć tylko jedno i będą gotowi zabić. Panie, to był zamach. To był zamach, panie. Nie? I widzisz, to jest różnica między tym, co ja widzę, a tym, co to jest. I w myśleniu krytycznym chcemy tę przestrzeń między oboma pytaniami skrócić jak najbliżej do tego, co to jest, w tym sensie, żeby odkryć prawdę. Bo krytyczne myślenie to jest też kwestionowanie tego właśnie, co nam się wydaje takie oczywiste, a to, co oczywiste, to jest funkcja modelu, w którym funkcjonujemy. To znaczy aparatury pojęciowej, są schematu poznawczego, są różne nazwy na to, tak? Cognitive scheme po angielsku. To jest coś, co sprawia, że pewne rzeczy są dla nas faktem, a pewne rzeczy są absurdem, nonsensem, stratą czasu, tak? Że pewne informacje są oczywiste, tutaj zawsze tak było, a pewne są po prostu niewidoczne. I to ma na myśli pan Mark Bączek, mówiąc o tym, że nasze modele, to, że my znamy swojego klienta, prawda? Przecież przez 20 lat zrobiliśmy firmę, mamy 3 hale i po prostu zawsze tak wszystko rosło i nagle spada. Ale przecież my znamy tego klienta, my mamy postawione maszyny, które go obsługują, tak? Co z tego, skoro nasz model jest sprzed pandemii, klient się zmienił, połowa zbankrutowała, druga połowa potrzebuje czegoś zupełnie innego, tak? Na pewno się części ludziom przewartościowało i ktoś, kto rozumie zasady czarnego łabędzia, nieważne czy nazwiemy, czy to był czarny łabędź, czy nie, ale na pewno wiemy, że to było pewne zjawisko, które zmieniło świat. Idea tego czarnego łabędzia jest święta i jednoznaczna. Coś, co było, nie istnieje. W związku z tym stare właśnie modele, stare myślenia przestały istnieć. W związku z tym musimy szukać czegoś nowego, a nie zasadzać się na starych rzeczach. Ale ja bym chciał jeszcze może jedną rzecz uruchomić w ramach eksperckości, że szczególnie może to w pandemii mieliśmy okazję zauważać. Ja oczywiście rozumiem, że zdrowie, lęk przed śmiercią na świecie się wyłonił jako ten prymat tego dobra, tak? I teraz wielu ekspertów, no mam tu na myśli może raczej lekarzy, argumentuje, że trzeba chronić się, pozamykać i tak dalej. I to jest perspektywa, zobaczmy tutaj na pewien niuans, bo ja nie twierdzę, że oni mają rację czy mają rację, tylko zwracam uwagę na pewien niuans, że pułapką ekspercką jest nie tylko to, że on może nie zauważać słabe sygnały lub być zasadzonym na przeszłości, ale być niewolnikiem własnej dziedziny. I nie widzieć dużego obrazka. To jest znowu ta indukcja, tak, ze szczegółu do ogółu. Troszkę tak. I na przykład Witsch, amerykański bioetyk, który dokonał analizy dobra pacjenta, i to możemy bardzo chyba dobrze to przełożyć, mówi, że przecież pacjent ma coś więcej niż tylko zdrowie w sobie, bo ma różne dobra. Nasz dobrostan to nie jest tylko zdrowie. Zresztą, gdybyśmy tak o zdrowie dbali wcześniej, to byśmy nie pili papierosów, nie mieli zbyt dużo słodyczy i tak dalej, tak? Więc to nie jest tak, że my z natury swojej zdrowie cenimy jako szczególne dobro i to jest pierwsze. I teraz lekarze nam mówią, że musimy się bardzo chronić i w tym sensie lockdown, to wydaje się, że biorą na powierzchnię ten prymat zdrowia, a przecież człowiek składa się z różnych dóbr. Czym to skutkuje? Że bankrutują właśnie firmy, bo zdrowie, że ludzie są nieleczeni na różne choroby, bo COVID. I to jest oczywiście hipertrudna sytuacja, podejmować decyzje w takim stanie pandemicznym. Zwracam tylko uwagę, że taki niuans, że właśnie przyznawanie prymatu pewnemu dobru, pomijając inne dobra, też jest pułapką ekspercką. Że ekspercka perspektywa to jest także pewnego rodzaju, mówiąc technicznie, aksjologia, czyli system wartości, który jest dziedzinowy. Wiesz, skrajnym przykładem wzmacniającym to, co mówisz, jest sytuacja w tej chwili w Australii, gdzie rząd, kierując się opinią ekspertów, no trudno się dziwić, wprowadził drakońskie absolutnie regulacje, które nie pozwalają na migrację i jakieś strasznie surowe kary, 5-letnie więzienie i 200 000 złotych tam najmniejsze kary za to, że ktoś będzie próbował wrócić z Indii do Australii, na przykład teraz to będą znosić, ale arcytrudna, tak jak powiedziałeś, sytuacja. Bardzo ciekawe, tak, że, bo on ma rację, tylko ma rację w swojej dziedzinie, a powiem właśnie, tutaj to zdanie... Tak, że jest taka metafora bardzo piękna, prawda jest polifoniczna. Prawda jest polifoniczna, to znaczy, że on to nie jest tak, że on nie ma racji. On ma rację i ujmuje pewien aspekt prawdy, ale istnieją jeszcze inne racje i inne aspekty tej samej wielowartościowej prawdy. Może teraz... Widzisz, on ma rację, ale też na przykład właśnie Witsch wspomniany mówi o takim profesjonalnym skrzywieniu, że ja po prostu widzę świat z perspektywy swojego zawodu, z perspektywy celu tego zawodu, w tym wypadku zdrowia, i na to wszystko gram, na to zdrowie i na to moje widzenie świata. Ale świat nie jest tylko o tym, świat jest również o innych rzeczach. I w tym sensie decyzja na końcu jest niepełna. Częsty problem w korporacjach też, kiedy mówimy o różnych działach, mam wrażenie, tak? Że postrzeganie biznesu z perspektywy działu sprzedaży albo działu marketingu, na przykład to wieczny konflikt, tak? Albo gdzieś tam działu księgowości, i, gdzie rzeczywiście bardzo ciekawe, co mówisz. Rozumiem, że rozwiązaniem byłoby zapraszanie różnych ekspertów już na etapie generowania rozwiązań, czy tak, badania problemu. Sorry, nie słyszałem. Na pewno dobrym rozwiązaniem jest spotykanie się ekspertów z różnych dziedzin, bo oni dopiero tworzą razem duży obrazek. Jeśli orzekamy z fragmentu, myślimy w sposób zawodny. To jest po prostu święta zasada logiczna, czyli no to jest trochę gra. Zawodna, czyli nie, to jest tak, że czasami ślepej kurze trafi się ziarno. Tak, a czasami no kamyczek. Ja jeszcze myślę o jednej rzeczy, bo wspomnieliście o tym, że o medycynie i wspomnieliście o rozwiązaniach. I ja mam jeszcze takie doświadczenie biznesowe, że czasami to rozwiązanie, bo mówicie o tym, że może być czasami ziarno, a czasami kamyczek. I ja mam wrażenie, że czasami się trafi mniejsze ziarno, niż mogłoby się trafić. Chodzi o to, że czasami znajdujemy rozwiązanie, które działa, ale to nie znaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie, że to jest ten problem też eksperckości. Tego, że rozwiązania eksperckie działają, ale to wcale nie oznacza, że nie można byłoby znaleźć czegoś lepszego. A czy możemy teraz, Marcin... Na ten sam szczyt możemy wejść różnymi drogami, po prostu tylko trzeba to wiedzieć, że nie jest jedna święta droga. Czy możemy na koniec jednak wrócić do pytania, które zadałeś prawie godzinę temu, o właśnie zakłócenia poznawcze, bo one tutaj tak się szwendały, nawet kilka z nich się pojawiło już z nazwy. Ale jeszcze raz powiedzmy osobom, które nas oglądają, słuchają, właściwie co to jest i jaki mają związek z tym myśleniem szybkim i z tym konserwowaniem tego mózgu, który nie lubi się zmieniać. Co to są cognitive bias? No po prostu no tak pułapki myślenia zwane potocznie, błędy poznawcze zwane fachowo, czyli to są takie, wyobraźmy sobie, że mamy brudne okulary, no i po prostu przez nie widzimy świat nie taki, jak on jest, tylko widzimy szary. Tymczasem jest piękne, wspaniałe słońce. To są właśnie pułapki. Czyli to jest pewne dyspozycje w nas. Oczywiście jest ich cała masa. One nieraz są tam, w miarę się zazębiają. Są psychologiczne, na przykład taka bardzo silna pułapka, afekt ojcowski, czyli poglądy to moje dzieci. Traktuję moje poglądy jak własne dzieci, nie dam ich skrzywdzić. Moje ci one, prawda? To jest coś takiego. Po prostu mam wizję czegoś i to jest taka osoba, która mówi na przykład w jakiej przestrzeni, a co ty będziesz gadał, prawda? Przecież ja mam rację, przecież no, zakochanie się we własnym poglądzie, traktowanie go jak własne dziecko. Przy czym to nie musi być zawsze złe, bo jak ktoś ma mądrą, wspaniałą wizję, ten afekt ojcowski może mu sprzyjać, bo nikt mu nie sprzyja, ale własna pułapka mu sprzyja, ale to jest już pewien wyjątek. Druga taka pułapka bardzo silna to jest błąd potwierdzenia, właśnie na której Kahneman, są przecież dwa Noble na ten temat, które mówią, że my nie podejmujemy decyzji racjonalnych, my tylko szukamy tego, co nam sprzyja, mówiąc na większym skrócie. Czyli jak kandydat do palenia papierosów, nastolatek, powiedzmy, tak stereotypowo pójdźmy, mówisz, skoro moja ciotka sędziwa i kopcia lokomotywa, a zdrowa, to ja też mogę. Ale już nie widzi wujka, który zmarł na raka z powodu palenia papierosów, to nie przez papierosy. On się źle odżywiał, siedział w domu, nieproaktywne życie, to dlatego zmarł. Czyli ja wręcz ruguję fakty, które nie sprzyjają mojej dobrej decyzji i mówię, to jest nieprawda, a szukam tych, które są dla mnie bardziej sprzyjające. No właśnie, ja tak zastanawiam się, jak z twojej praktyki i doświadczenia eksperckiego, bez ironii, czyli z twoich spotkań też z organizacjami, przecież szkolisz menadżerów i doradzasz dużym organizacjom, wynika, jakie najczęściej zakłócenia, bo to pytanie Marcina, jakie najczęściej zakłócenia poznawcze występują? Tak najczęściej, no. Może się zdziwicie, ale im więcej tego uczę i więcej rozmawiam, to największym zakłóceniem poznawczym, jakie widzę, jest nierozróżnianie faktów od opinii. To będzie raczej taka dyspozycja, może nie zakłócenie poznawcze. Chodzi o to, że interpretacje, czyli to widzenie czegoś brane jest za fakt. To jest taka generalna, wielka meta. Nie wiem, czy to będzie pułapka. To będzie taka raczej meta myślenie, meta postawa może. A teraz za tym są różne mikropułapki, które powodują, że tak jest. Możesz podać jakiś przykład? Sorry, mógłbyś podać jakiś przykład z takiego biznesowej, nie wiem, historii, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ktoś myli fakt z opinią, tak? No, nie przechodzi mi teraz nic do tego szczegółowego, ale to po prostu cała masa tego jest. Wiesz, bo ja, to może się ci przypomni, znaczy po pierwsze, tak jak ja rozumiem zakłócenia poznawcze, to są nawyki, czyli właśnie myślenie na skrótowe, które, wiesz, cały problem w pewnym sensie to jest jedno zakłócenie, to jest chodzenie na skróty. Nasz mózg chodzi na skróty, ewolucyjnie warunkowany. Nie lubimy się uczyć, nie lubimy się zmieniać, im starsi, tym gorzej nam to przychodzi. Do tego dochodzi struktura społeczna, która wytwarza konformizm, to znaczy jak jesteś na pozycji władzy, jeszcze masz mniejszą motywację do tego, żeby się zmieniać, a nawet lęk przed zmianą. Ale teraz ja widzę, kiedyś myślałem, że ten właśnie, o którym powiedziałeś, czyli ten efekt konfirmacji jest takim najczęstszym, który też prowadzi do ciekawych konsekwencji, na przykład tak zwanego efektu realizacji grupowej, że szczepionkowcy i antyszczepionkowcy widzą te same informacje jako poparcie swoich własnych punktów widzenia. Ci, którzy uważają, że właśnie trzeba dać więcej dostępu do broni, kiedy się wydarza kolejna masakra z udziałem broni palnej, mówią, to przez was, przeciwnicy dostępu do broni, bo wy nam nie daliście broni, żebyśmy się mogli bronić. Nie? Te fakty, te same fakty. Natomiast obecnie jestem na stanowisku, że to jest najczęstszy dzisiaj, zwłaszcza w świecie permanentnej zmiany, zakłócenie poznawcze, że my skupiamy się na tych informacjach, które potrafimy szybko znaleźć, czyli właściwie to, co mówiłeś o tym, że brakuje tego zwolnień, że my się bardzo szybko wszyscy chcą mieć rozwiązania, spieszymy się do rozwiązań. Bardzo szybko chcemy mieć decyzję, spieszymy się do decyzji, bazując na informacjach, które łatwo znaleźć, które są podobne do tych, które były, pomijając te nowe. Tak jest mój pogląd. Jaki jest wasza opinia? Rozszerzając to i wracając jeszcze do Marcinowego pytania o ten fakt i opinię, no, weźmy kredyty frankowe sprzed kilkunastu laty. No, faktem oczywiście jest, że w owym czasie wypłaszczony był wykres walutowy franka, ale doskonale też wiemy, że no z definicji wynika zupełnie coś innego, także że te franki mogą być różne w czasie. I faktem jest, że to jest, ale opinią moją jest, że tak będzie zawsze, tak? Znaczy opinią będzie moją tak, że tak będzie zawsze i w związku z tym coś się staje faktem, czyli biorę kredyt. A tutaj ja jeszcze dorzucę historię z życia, którą poznałem od jednego, no powiedzmy, klienta, który mówił, kiedy analizowaliśmy ten temat i prosiłem o przykłady paradoksu eksperta, on mówił, miałem kolegę, który był doradcą finansowym, brał od ludzi pieniądze za doradzanie przy kredytach mieszkaniowych, a jak miał sobie doradzić, to wziął kredyt we frankach. Ale teraz dlaczego? No oczywiście... I to jest historia autentyczna, znaczy no tak daleko, jak mogę się podeprzeć autorytetem kogoś, kto siedzi w finansach. I teraz, ale wiecie, to nie jest prosta historia, bo chodzi o to, że on był w banku, który go karmił określonymi danymi i robił to przez wiele lat i brał z tego dobre pieniądze, ale przede wszystkim miał dostęp do pewnych wiarygodnych danych w jego subiektywnym poczuciu, a w tych danych nie było ryzyko, że bank centralny Szwajcarii uwolni stopy franka, po prostu było eliminowane jako nieprawdopodobne, co nie znaczy, że były banki w Polsce, które na podstawie tego nieprawdopodobnego ryzyka unikały, czy wręcz uniemożliwiały branie kredytów we frankach. Wiecie, że to jest też znowu zawężenie perspektywy do pewnego zbioru danych na wejściu. Tak? I to jest błąd poznawczy pod tytułem, skoro tak było, to tak będzie, czyli pułapka założeń. Prawda? No i błąd dostępności danych, czyli availability bias. Czyli to właśnie mówię, że że no, ale też mamy... ale też dostępność definicji, prawda, jest dostępność wiedzy, że po prostu wiadomo, że to jest tak, a nie tak. No dobrze, słuchajcie, to wylądując, bo już rozmawiałem półtorej godziny, bardzo ciekawa rozmowa dla mnie też. Ja mam pytanie na koniec, chyba że Marcin. Tak, ja chciałem zadać pytanie tobie jeszcze, Artur, bo to pytanie bardzo często się pojawiało tutaj na czacie w trakcie dyskusji. Jednak o taki praktyczny aspekt ćwiczenia myślenia krytycznego. Trochę o tym powiedziałeś, czyli powiedziałeś o tej kwestii związanej z zadawaniem sobie pytań, jakby argumentował mój ten taki, prawda, przeciwnik. W tym zdaniu. Mówiłeś też o otaczaniu się innymi ekspertami, którzy gdzieś wybijają nas ze strefy komfortu. Co jeszcze powiedziałeś? Tak. Co... inaczej myślącymi, to nie zawsze będzie ekspert, tak, ale po prostu osoba, która inaczej myśli. Co jeszcze byś powiedział dla ludzi, dla naszych słuchaczy, dla nas? Co jeszcze możemy robić na co dzień, żeby ćwiczyć to myślenie krytyczne? No, ja sobie zadaję takie święte pytanie, które brzmi, a jeśli jest inaczej? Okay. To zawsze prowadzi tam, gdzie trzeba. Czyli nie zakochuje się w swoim myśleniu i też nie przyjmuje jak pelikan żabę, że tak się wyrażę, myślenia kogoś innego. Tylko rozumiem, że on tak myśli, ale nie, że też zakochuje się w tym myśleniu, tylko przyjmuje to jako opcję. A powiedz mi, bo teraz sobie pomyślałem, a czy prócz tego, że uczysz tego, jak myśleć krytycznie, to czy uczysz tego, jak przyjmować krytykę? Bo pomyślałem sobie, że to jest też ciekawe wyzwanie, że my się zaczynamy bardzo często bronić, kiedy słyszymy, że nasz pomysł... No dobrze, ale myślenie krytyczne to nie jest krytyka, wobec tego to nie ma przyjmowania krytyki. Ale wiesz, kiedy słyszę, że mój pomysł ma luki i kiedy no bo nie chodzi mi o to, że ktoś ma mnie krytykować tak i być krytykancki, tylko kiedy zaczynamy dyskutować o moim pomyśle i to jest trochę to, co powiedziałeś, czyli takie argumenty jak moje dzieci. To pytanie jest, czy my się uczymy też przyjmować krytykę, czy to też nie jest ciekawą kompetencją, którą powinniśmy rozwijać? Dlatego powiedziałem, że myślenie krytyczne wręcz buduje relacje. Jak możemy to robić? Jeśli rozmawiamy z kimś i ten ktoś ma inną perspektywę, to zamiast powiedzieć, ale co ty tam myślisz, to można powiedzieć, fajne, pogadajmy o tym. Dlaczego tak myślisz? Jakie masz argumenty? Dlaczego tak myślisz? No. Czyli ja chcę ciebie zrozumieć, tak? I w tym sensie nie ma krytyki, tylko jest chęć zrozumienia. To jest postawa hermeneutyczna. Co ciekawe, chęć zrozumienia wcale nie oznacza też akceptacji, nie? No oczywiście. To z drugiej strony, bo to też mam wrażenie jest często mylone, że z jednej strony mylimy niezgodę, ale z dyskusją, ale też zgodę z tym, że jesteśmy ciekawi i chcemy posłuchać. To się nazywa myślenie paralelne albo myślenie lateralne. To znaczy ja nie porzucam swojego sposobu myślenia, ale zawieszam je na chwilę i myślę inaczej. Filozofia tego ćwiczy, no bo każdy z tych systemów filozoficznych to jest inny sposób zobaczenia tego samego. Ja też pamiętam twoją odpowiedź, kiedy myśmy kiedyś o tym rozmawiali, jak to ćwiczyć. Ty w pewnym momencie powiedziałeś, no kurczę, no trzeba po prostu wkuć na blachę te zakłócenia poznawcze i ich szukać wokół siebie, nie? Tak, być świadomym, zdiagnozować główną pułapkę u siebie. Na pewno ta pułapka potwierdzenia jest taką, czyli szukam faktów, które wspierają moją hipotezę, ruguję te, które mi nie pasują. Czyli skoro ciotka sędziwa kopci jako lokomotywa, a zdrowa, to znaczy, że ja też mogę palić papierosy. No nieprawda, bo widzę tylko fragment rzeczywistości, a nie widzę tego wujka chorego na raka, który zmarł też z powodu papierosów. Więc tej pułapki, egocentryzm, czyli zakochanie się w własnych poglądach. Ale też myślę, że poza błędami poznawczymi też trzeba znać po prostu logikę, czyli rozumieć pewne prawidła dobrego myślenia, rozumieć, że myślenie od szczegółu do ogółu jest zawodne, dedukcja od ogółu do szczegółu jest niezawodna. Choćby to. To bardzo ustawia myślenie o myśleniu, prawda? Mówisz główne błędy, czyli rozumiem, że to jest tak, że każdy z nas ma jednak pewne tendencje do tego, żeby pewnymi błędami poznawczymi się posługiwać. No tak, bo wydaje się, że osoby, które są takie bardzo empatyczne, bardzo emocjonalne, no to dla nich taką pułapką będą prosto emocje. Nie, że emocje są negatywne, fałszywe, w ogóle są wspaniałe, są emocje, tylko chodzi o to, że emocje mogą nam zaburzyć zobaczenie faktu. My już nie widzimy, że to było spotkanie, tylko to było fajne spotkanie, tak? To jest właśnie patrzenie przez emocje. Jest jedno z zakłóceń, nazywa się blind spot bias, czyli ślepa plamka, to znaczy tego, że ja widzę je u innych, nie widzę u siebie. Tak? A Marcin, no właśnie myślę, że żeby tutaj ja wyrażę pewne przekonanie, tak jak ja to rozumiem, żeby jednak uchwycić, że zakłócenia poznawcze stają się zakłóceniami wówczas, kiedy mamy do czynienia z nieco nietypową sytuacją, bo one wynikają ze struktury naszego poznania, ze struktury naszego mózgu. Nasz mózg idzie na skróty i to jest jak gdyby środek, centrum, a z tego wychodzą potem tam 160 różnych typowych zakłóceń. Na przykład ignorujemy nowe informacje, na przykład zakochujemy się w swoich poglądach, na przykład szukamy potwierdzania, na przykład trzymamy się tylko tego, co się do tej pory sprawdzało. I w tym sensie nikt z nas nie jest wolny. To nie jest, nawet paradoksalnie ludzie bardziej inteligentni mają większą tendencję do ulegania zakłóceniom, bo mają bardziej unerwione mózgi, bardziej nawykowe, właśnie to wyćwiczone, szybkie myślenie. A jeszcze raz, w świecie permanentnej zmiany to jest to, co nas może okazać się zabójcze, bo dzisiaj tym podstawową kompetencją jest właśnie umiejętność zmieniania siebie, czyli przestawiania z myślenia szybkiego na wolne. Bo inaczej informacje czy rzeczywistość nas zaskoczy, mimo że będziemy mieli świętą rację. Czy zgadzacie się na taką puentę? Tak, przy czym jeszcze bym dodał jedną rzecz, że myślenie krytyczne wymaga w ogóle mówienia. Myślenie krytyczne nie odbywa się w milczeniu. No może w prywatnej refleksji. Czyli to może powinno być mówienie krytyczne, a nie myślenie krytyczne. Albo robienie krytyczne. Myślomówienie może. Myślomówienie. Okay. Myślenie jest działaniem. Że milczenie zabija. Milczenie zabija i firmy, ponieważ nie wnosimy wsadu do kotła, tak? Nie wnosimy własnej perspektywy, bo każdy w czymś jest ekspertem, tym nieformalnym na przykład, tak? Czyli milcząc nie wnoszę własnej mądrej perspektywy do organizacji. Zubażam ją. Piękne zdanie, myślenie zabija firmę, to jest jedno, ale milczenie. Milczenie zabija firmę w tym kontekście, że nie wnoszę wsadu do kotła, zupa jest cienka po prostu. I wreszcie zabija też mój własny dobrostan, ponieważ nie wypowiadam własnych interesów i nie walczę o nie, nie zabiegam o nie. I myślenie krytyczne to też jest odwaga, żeby powiedzieć, widzę to inaczej, przypatrzmy się temu, co mówisz, ciekawi mnie to, ale właśnie widzę to inaczej, zobaczmy, jak inni myślą, więc to jest odwaga mówienia i odwaga właśnie zakwestionowania. Na pewno milczenie krytyczne nie jest o milczeniu. Wspaniale. Jestem zachwycony i skrzywiony moim zachwyceniem z tej rozmowy. Po raz kolejny ogromnie dużo się nauczyłem i pewnie też oduczyłem, co będzie do mnie wracać po naszym spotkaniu i wtedy dopiero zacznę to rozumieć. Marcin, jak się pożegnamy? Dziękuję, Artur, bardzo za zaproszenie. Za przyjęcie naszego zaproszenia. Tak, i za wniesienie nowej perspektywy. Ja mam cały czas w tobie te słowa związane z prawdą i z tym, żeby inaczej trochę patrzeć na rzeczywistość, więc to było bardzo cenne spotkanie dla mnie. Dzięki, Artur. Bardzo dziękuję wam za zaproszenie. Moi drodzy, kochajmy myślenie krytyczne, kochajmy filozofię, kochajmy refleksję, kochajmy wątpienie i wreszcie kochajmy prawdę, nie kochajmy postprawdy. I nie kochajmy milczenia. Tak. Uczmy się wypowiadać to, co nam leży na wątrobie i żeby zupa nie była za cienka, nie? Tak. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za kolejne spotkanie razem. 1 czerwca na Dzień Dziecka spotykamy się we wtorek o 21 z Kasią Kalinowską, z psycholożką, trenerką Family Lab i pedagogzką, z którą będziemy rozmawiali o temacie mniej biznesowym, chociaż mam wrażenie może też well-beingowym, związanym z tym, jak wygląda rodzicielstwo oraz jak wygląda wychowanie i zajmowanie się naszymi dziećmi w świecie VUCA. Spotkanie poprowadzi dwóch ojców i Kasia Kalinowska, która będzie z nami rozmawiać o tym, jak sobie radzić zmieniającej się rzeczywistości w kontekście rodzicielskim. Tak, jak przygotować dzieci na świat permanentnej zmiany. Wiecie, jak przygotować 3-latków na pracę, którą będą wykonywać w roku 2040, która jeszcze nie istnieje. Ciekawe, czy Kasia znajdzie odpowiedź na to pytanie. Może. Dzięki wam bardzo za dzisiaj. Życzymy miłej nocy, VUCA Nocy. Do zobaczenia raz jeszcze. Dzięki, Artur, za fantastyczną rozmowę. Dobranoc. Dziękuję bardzo.